Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie na naszym kolejnym webinarze. W tym dniu mamy webinar specjalny, wyjątkowy, bo mamy akurat jako gościa specjalnego, nie mamy specjalisty, tylko mamy pacjenta. Temat będzie dotyczył mutacji w genie RET, leczenie właśnie z perspektywy pacjenta, który u nas dzisiaj gości. Witam cię Jacku serdecznie. Dobry wieczór, witam serdecznie panią prowadzącą, witam wszystkich serdecznie. Już może bez pani, bo my się znamy, słuchajcie, około 4 lat, jak policzyliśmy z Jackiem, to się znamy około 4 lat. Ten webinar jest siódmym z kolei w tym roku i tak jak rozmawiałam wcześniej z Jackiem, ta szczęśliwa siódemka jakoś bardzo mi do ciebie pasuje i myślę, że to wybrzmi w dzisiejszym naszym spotkaniu. Ja tutaj chciałam tylko takie wprowadzenie dla osób, które nas oglądają. Jest to bardzo rzadka mutacja w genie RET, która jest diagnozowana u 1 do 2% chorych na raka niedrobnokomórkowego, raka płuca, raka gruczołowego. Tę diagnozę co roku słyszy około 37,5 tysiąca chorych na całym świecie. Jest też bardzo dobra informacja, jakby z ostatnich dni. Komisja Europejska zatwierdziła bowiem lek pralsetynib, pierwszy, jedyny na rynku, precyzyjny lek zatwierdzony właśnie w Unii Europejskiej do leczenia pierwszego rzutu, czyli pierwszej linii leczenia osób z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca z dodatnim wynikiem fuzji RET. I taką też Jacek posiada. Ale zanim, Jacku, do tego doszło, zanim dowiedziałeś się, że w ogóle masz tą mutację, to ta droga do tego leczenia, które aktualnie masz, była dosyć długa. Więc my chętnie poznamy twoją historię, od czego się zaczęło, jak to w ogóle zostało diagnozowane, tak naprawdę na co według twojego doświadczenia, tak z perspektywy tych iluś lat, powinni ludzie zwracać uwagę i na przykład czego, o co prosić lub domagać się też od lekarzy, kiedy mają właśnie zdiagnozowanego niedrobnokomórkowego raka płuca gruczołowego, tak jak ty miałeś, zwłaszcza w stadium czwartym zaawansowania. Naprawdę, słuchajcie, ja jestem pod wrażeniem, widzicie jak Jacek wygląda, ja jeszcze za chwilę powiem o jego tam różnych wojażach i różnych innych rzeczach, ale to jest niesamowite, to jest osoba, która ma czwarty stopień zaawansowania z przerzutami do ośrodkowego układu nerwowego, czyli do głowy. Za chwilę Jacek się podzieli swoją historią, informacjami, ile to było guzów i tak dalej, ale zobaczcie, to jest niesamowite, jak innowacyjne leki, które się pojawiły w końcu w Europie, na świecie, potrafią naprawdę pozwolić człowiekowi w tak zaawansowanym stadium na normalne funkcjonowanie, tak? Bo ty mówiłeś, że praktycznie czujesz się jak zdrowy człowiek. Jeszcze kilka dni temu próbowałam Jacka złapać, on mówi, słuchaj, muszę wrócić z Maroka. Jestem w Maroku, zwiedzam, oglądam, słuchajcie, Jacek w zeszłym roku też z tego co wiem, w wakacje objeździł, nie wiem czy pół Europy, ale na pewno dużo, na motorze. I zobaczcie, da się, tak? Tylko musi być odpowiednia diagnostyka, o tym też porozmawiamy i odpowiednio wdrożone leczenie. Oddaję ci, Jacku, głos, bo jesteś naszym gościem specjalnym, numer jeden w tym momencie. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. W ogóle bardzo ci dziękuję, że wiesz, przyjąłeś zaproszenie, że się chcesz podzielić z nami swoją historią, ale ja uważam, że po prostu to jest bardzo ważne, żeby dzielić się właśnie informacjami, doświadczeniem, które ty zdobywałeś przez lata. Dzięki tobie osoby, które będą miały albo mają już zdiagnozowaną mutację RET, bądź okaże się, że będą miały zdiagnozowaną, na pewno będą mogły szybciej pewne rzeczy w swoim procesie diagnostyczno-terapeutycznym wykonać i starać się właśnie o optymalne leczenie dla siebie. Dlatego tutaj duży ukłon w twoją stronę, że się zgodziłeś tym doświadczeniem podzielić z nami dzisiaj. Tak, nie ukrywam, że jestem troszkę zestresowany tym publicznym wystąpieniem. Nie, u mnie to jest, wiesz, na luzie. To nie Kuba tak. Wojewódzki na kanapie, tylko wiesz, Ola Wilk. No. Od czego powinniśmy zacząć? No może od tego, że no, nikt z nas nie jest na pewno przygotowany na tą diagnozę, no bo nikt nie studiuje na co dzień. Po pierwsze nie może sobie wybrać choroby, na którą chciałby być chory, po drugie tylko nieliczni studiują medycynę. Także każdy z nas na początku wchodzi jako osoba całkowicie niedoświadczona i nie mająca praktycznie żadnej wiedzy w tym temacie. Podobnie było ze mną, u mnie guza, który okazał się w późniejszym czasie tym guzem, od którego się wszystko zaczęło, zdiagnozowano w 2014 roku w październiku.
No i na tym się skończyło. Pozostał do obserwacji. No obserwacja, że tak powiem, nic nie wykazywała, bo ten guz nie zmieniał się w żaden sposób. Nie wykonano mi żadnych badań w tamtym czasie, tylko wymaz ze śliny na obecność gruźlicy. No, czy nie mam gruźlicy po prostu. No i guz nie dawał żadnych objawów aż do 2018 roku. Dokładnie w Sylwestra poczułem pierwsze takie objawy i w ciągu tygodnia rozwinęło się to na tyle, że nie mogłem przejść kilku kroków, no nie mogłem złapać oddechu i nie wiedziałem, co jest. No i tu już zaczęły się pierwsze problemy z diagnostyką już na poziomie lekarza domowego, który stwierdził, że no mam zatwardzenie i kazał mi leczyć się tabletkami na przeczyszczenie przez kolejne kilka dni. No nie pomagało to, więc wróciłem, no i pan doktor opukał mnie i stwierdził, że jednak mam wodę w płucach i skierował mnie do szpitala. To było 10 stycznia poszedłem do szpitala. Przez 3 dni spuszczano ze mnie wodę z płuca. To było około 6 litrów płynu. No i wypisano mnie do domu. 16 miałem się wstawić na pierwszy tomograf klatki piersiowej wtedy. I po tomografii już miałem wyniki także badań pierwszych wykonanych z tego płynu. Diagnoza była 4 stadium niedrobnokomórkowy gruczolorak. Ekspresja PDL1 więcej niż 50%. Wtedy nie pamiętam, jaką metodą było robione pierwsze badanie, natomiast wiem, że nie starczyło materiału, aby wykonać wszystkie mutacje. Wykonano wtedy tylko KRAS i EGFR. Wykluczono te 2 mutacje. W związku z czym podjęto decyzję, żebym w pierwszej linii dostał pembrolizumab, immunoterapię. Jako że szpital, w którym mnie zdiagnozowano u nas w mieście, nie zajmuje się leczeniem tak zaawansowanego raka, od razu przekazano mnie do szpitala w Rotterdamie, gdzie podjęto decyzję o dokładnych badaniach, czyli ponowny rezonans magnetyczny, jako że wcześniej przechodziłem zapalenie wirusowe typu C, które udało mi się wyleczyć interferonem, do dziś nie mam tego wirusa. Musieli też dokładnie zbadać mnie właśnie w wiremie pod kątem HCV, no bo wiadomo, immunoterapia, no wtedy nie wiedziałem tego, no ale też stała pod znakiem zapytania, bo gdybym miał aktywny wirus, nie mógłbym dostać tej immunoterapii, no bo to mogłoby pogorszyć tylko mój stan ze względu na stan wątroby i tak dalej. No wykluczono wirusa. Rozpocząłem immunoterapię. To było 1 marca, czyli praktycznie po miesiącu i 2 tygodniach, po 6 tygodniach od pierwszych objawów rozpocząłem immunoterapię. Immunoterapia była pod ścisłą kontrolą właśnie pod kątem cały czas wirusa, czy się nie uaktywnia od tego. I no i regularne skany i tak dalej. Przechodziłem ją... Jak długo miałeś tą immunoterapię? Immunoterapię zakończyłem 27 września, czyli... A którego roku? Tego samego. Mhm. We wrześniu miałem progres, czyli to było od marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 7 miesięcy, coś takiego. Dokładnie to było 10 chyba wlewów. 10 wlewów immunoterapii. Później nastąpił progres, więc zatrzymano mi immunoterapię. A jeszcze w międzyczasie, w kwietniu wykonano pierwszy NGS wtedy. Jacku, czy to do ciebie dzwoni coś? Nie. Ja mam wyłączony telefon, także to... O, to ciekawe, bo do mnie też nie. Ja mam tryb samolotowy, bo przewidziałem, że ktoś może zadzwonić, także do mnie nie. To ja tutaj mam Justynkę, że tak powiem, na drugiej linii, ale w takim bądź razie nie wiem, o co chodzi, ale spróbuję powyłączać różne rzeczy i być może się nie będziemy słyszeć. Nie u mnie. Właśnie oni podjęli właśnie taką decyzję, że będą cały czas kontrolować mnie jeszcze pod, ze względu na to, że to pierwsze badanie mutacji było, że tak powiem, niekompletne. No więc nie właśnie, ale wiesz, zdziwiłam się trochę, bo nie wiem, czy miałeś wyniki, ale po prostu nie zbadali ci ALK. Nie zbadali, napisali, że nie mają wystarczająco materiału. Dlatego właśnie jak poszedłem już w lutym do szpitala w Rotterdamie, to Rotterdam 8 lutego na tym MDO, czyli to jest taki, u nas się to konsylium chyba w Polsce nazywa, na konsylium podjęli decyzję właśnie, że przy pierwszej możliwości pobrania jakiegoś materiału będą dalej robić badania genetyczne pod kątem mutacji.
No i tak też się stało, bo w kwietniu miałem ponowny nawrót wody w płucach, więc ściągnęli mi tą wodę po raz drugi, znowu kilka litrów i zrobili talkowanie płuc, zakleili mi po prostu to płuce. I ten płyn wysłali do ponownego badania pod kątem wszystkich mutacji właśnie. No tu ich zrobili, no nie będę teraz czytał, bo zrobili ze 20 jakichś różnych tych mutacji i nie wykryli. Czyli to było tą metodą NGS. Ja tutaj też osoby, bo są na pewno osoby, które nas po raz pierwszy oglądają. To było, nie wiem, czy Państwo będziecie widzieli tam. Tak, dużo. Widać. To jest metodą NGS, było wykonane. Nie znaleźli wtedy żadnej mutacji. Znaleźli tylko nieznaną. Ja tego nie bardzo rozumiem, ponieważ nie jestem specjalistą. TP53 to też jest jakaś. No już ci powiem, to jest taka mutacja, która jest też dziedziczna. Może też być dziedziczna i ona to jest mutacja, która powoduje wywołanie określonego nowotworu w organizmie. Bo też mieliśmy pacjenta bardzo młodego, który niestety niezbyt długo żył, jeśli chodzi o tego raka gruczołowego i okazało się, że po prostu ta mutacja, którą mu wykryto, jest dziedziczna. Więc dla ciebie też taka informacja pod kątem twoich dzieci, że dobrze by było, aby twoje dzieci po prostu zapisać do jakiejś poradni genetycznej. Wtedy się pobiera krew i się bada obecność tej mutacji TP53 u nich we krwi w DNA. Bo ja już się z tym spotkałam i to faktycznie okazało się, że małe dziecko tego pacjenta tą mutację odziedziczyło. Może coś w tym być, ponieważ moja mama miała usuwanego guza tarczycy. To nie był nowotwór. Pamiętasz, jak ci wykryli tą mutację RET, to ja zapytałam, mówiłam, że to jest mutacja RET, wywołuje raka rdzenia z tego tarczycy i pytam, czy ktoś u ciebie w rodzinie nie ma coś z tarczycą i wtedy właśnie powiedziałeś, że twoja mama miała, tak? Nie był to guz. Więc być może, że ona też ma tą mutację TP53, bo to nie jest wykluczone między innymi. No i tutaj zakończyliśmy we wrześniu wtedy właśnie immunoterapię. W dalszym ciągu jeszcze wtedy nie miałem tej mutacji RET znalezionej i rozpoczęliśmy praktycznie natychmiast, bo już po miesiącu pierwszą chemię dostałem. To były 4 cykle cisplatyny plus pemetrexed. Znowu był regres mały na początku. Wszystko szło fajnie. Później przyjmowałem pemetrexed co... Czyli miałeś taką chemię podtrzymującą? Na początku pemetrexed, duże chemie, takie w szpitalu całonocne. To była cisplatyna plus pemetrexed. Dostałem do tego deksametazon osłonkowo taki, przeciwwymiotny i tak dalej. No całą dostałem. To standard jest. Tak, to jest tak zwana premedykacja przed chemioterapią deksametazonem. Przeszedłem tą chemię praktycznie z marszu wręcz. Kurczę, wtedy jeszcze nie miałem złych doświadczeń z deksametazonem, bo to przyjdzie czas później na to, więc nawet cieszyłem się na tą chemię, bo ten deksametazon dawał mi takiego kopa i czułem się zdrowszy od razu, bo to były małe dawki, więc nie zrobiły jeszcze takiego spustoszenia w organizmie. Później powiedz mi na początku, słuchaj, miałeś takie objawy, oprócz tego, że miałeś tą duszność, to nie wiem, schudłeś, miałeś jakieś problemy, oprócz tego nie, tylko sama duszność taka. To była praktycznie jedyna dolegliwość, to zbierający się płyn wopłucny, który się właśnie powtórzył w kwietniu. Później jak mi zakleili to miałem spokój. On później ten spokój minie, no ale na razie mam spokój i biorę tą chemię. Przechodzę na pemetrexed. Później na dziennym oddziale dostaję co 6 tygodni pemetrexed sam. No ale niestety później w kwietniu jest... Tylko mów, którego roku? Jakbyś mógł. W 19 roku już jesteśmy, tak? W kwietniu 2019 roku niestety z uwagi na toksyczność Pemetrex, tu miałem bardzo złe wyniki nerek, odstawiają Pemetrex. Pemetrex, tak. Tak, odstawiają. No i w tym momencie pozostaje bez leczenia, natomiast w stanie stabilnym, więc nic się nie dzieje niepokojącego, aż do przełomu lipca, sierpnia 2019, wtedy w czasie wakacji w Polsce tracę przytomność. Trafiam do ośrodka zdrowia, wiejskiego ośrodka zdrowia, gdzie pani, można powiedzieć, uratowała mi życie, bo w rozeznaniu, gdy dowiedziała się, że mam raka płuc, nie ode mnie, bo ja byłem w ogóle w stanie takim, że... Nieprzytomny.
nieświadomym może bardziej, bo przytomny byłem, natomiast byłem gdzie indziej. Że mam raka płuc, dała mi zastrzyk od razu ze sterydów i kazała mnie natychmiast zawieźć tam, gdzie się leczę, czyli do Holandii, bo najprawdopodobniej przerzut do głowy. Zostało to natychmiast potwierdzone pierwszym MRI w ciągu kilku dni, że jest przerzut do głowy. To był dość duży przerzut z prawej strony skroni, 5 na 6 centymetra. No i w ciągu kolejnych 2 tygodni byłem już na stole operacyjnym. I to był praktycznie... Czyli udało się zaoperować, czyli był to tylko jeden przerzut do głowy wtedy, tak? Tak, udało się zaoperować to. Wtedy myśleli, że był tylko jeden, innych nie było widać. One się pokazały ten. No i to był praktycznie... No nie, jeszcze nie. Jeszcze wtedy czułem się doskonale, na tyle doskonale, że po 2 dniach już wyszedłem ze szpitala i wróciłem do normalnego życia. I zrobili kontrolny skan po kilku dniach, znaczy rezonans magnetyczny. A zgodzisz się pokazać? Mogę pokazać to zdjęcie, jak wyglądałeś po tej operacji? Tak, proszę. Dobra. Wiesz, jak słucha się tej historii i się ciebie widzi na żywo, no to nawet, no przypuszczam, że wielu osobom, gdybyśmy to opowiedzieli, to ciężko byłoby im to uwierzyć, a tu mamy jakby namacalne dowody tego, że tak właśnie się działo. Tu jeszcze na tym zdjęciu nie wyglądam najgorzej. W tym stanie jeszcze, w którym byłem, po wycięciu guza wróciłem szybko do sprawności fizycznej. Kilka dni później jeszcze z klamrami na głowie już pływałem sobie na skuterze wodnym, już myślałem, że jest wszystko w porządku, zrobili mi kontrolny rezonans magnetyczny, okazało się, że tych guzów jest jeszcze 3, plus nie dało się do końca wyciąć tego dużego, więc podjęli decyzję wtedy o naświetleniu tej głowy. No i to naświetlenie to był chyba początek. A to było takie naświetlenie jakiego rodzaju? Ja w tej chwili nie pamiętam, czy to był cyber, czy gamma. Ale nowoczesne naświetlanie. Tylko w te 4 miejsca przy użyciu maski nie było to naświetlanie całej głowy. No i to naświetlanie to było początkiem końca dobrej pasy. Od tego momentu można powiedzieć, że leciałem sobie równo w dół, po równi pochyłej. Na początku wyczerpanie po radioterapii, w ogóle deksametazon już wykańczał mnie i całą moją rodzinę, no bo to wiadomo, były skoki nastrojów niesamowite, pełne manie, bo ja mam jeszcze chorobę współistniejącą. A powiedz mi, też miałeś problemy z bezsennością, bo deksametazon powoduje też, że są ogromne problemy, prawda, że nie można spać i to jest też takie, że po prostu człowiek jest wykończony. Gonitwa myśli, cały czas taki strach, żebym zasnął, żebym czegoś nie przegapił, cały czas jest cały czas pęd myśli i jest masakra w ogóle. No jest, no nie jest za fajnie, do tego doszło zmęczenie po radioterapii, już zaczęły puchnąć mi stopy, ręce, przestałem chodzić, kupiłem sobie stołeczek taki inwalidzki do podprysznic, bo już nie mogłem ustać pod prysznicem. Do tego jeszcze kule na początku, później już kule też nie dawałem rady, już był wózek wypożyczany, żeby wyjść z domu, no i to postępowało, do tego doszły stany gorączkowe, non-stop gorączka. W listopadzie 2019 roku już leżałem w szpitalu, już próbowali, robili wszelkie badania, jakie mogą, żeby wykryć przyczynę tej gorączki i tego wszystkiego nie dało się w ogóle znaleźć, nic określić, więc poddali się, ale w tym czasie przyszły właśnie wyniki badań z guza głowy i... No właśnie, i tutaj właśnie wróćmy do tego, bo są różne opinie na temat tego, czy powinno się badać jakąkolwiek wznowę po raz kolejny. Część profesorów uważa, że nie trzeba, że wystarczy materiał z guza pierwotnego, czy też ze zmiany pierwotnej. Nie. Czasami się zdarza tak, że niestety, tak jak w twoim przypadku, ten materiał się kończy, więc no, trzeba pobrać tak czy inaczej z czegoś, albo jeszcze raz z tego samego, albo właśnie tutaj z przerzutu. Ja pamiętam, jak właśnie mówiłeś o tym, że masz ten przerzut i że miałeś tą operację, ja mówię, że wtedy, pamiętam, pisaliśmy na Messengerze, żeby po prostu koniecznie zbadali ci z tej nowej zmiany mutację jeszcze raz. I to chyba był taki przełom, nie?
Tak, to był przełom, z tym, że w tym czasie nie mieli, że tak powiem, jeszcze żadnego leczenia na ten rodzaj mutacji. Aczkolwiek no miałem do wyboru albo zostać w tym szpitalu i brać chemię, no co już wiedziałem, że ta chemia to jest taki po prostu no, przedłużenie czasu na chwilkę, no więc grubo musiałbym się zastanowić, czy chciałbym jeszcze raz do tego wracać. No więc zdecydowaliśmy się, że wyślą mnie do Amsterdamu, do AVL, do Instytutu Raka, gdzie prowadzili badania nad alektynibem wtedy. Dodaj, że badania kliniczne, bo przynajmniej te osoby, które nas będą oglądały, to myślę, że Tak. już część osób wie. Badania kliniczne, to był listopad, więc w listopadzie miałem pierwszą wizytę, zaraz po wyjściu ze szpitala w Rotterdamie, miałem pierwszą wizytę w Amsterdamie i tam złożyliśmy ten wniosek, zapisaliśmy się na te badania kliniczne nad alektynibem, to jest chyba na ALK inhibitor. Tak, to jest Oni inhibitor robili. ALK, jak ktoś ma mutację ALK, ale rozumiem, że badano go we wskazaniu pacjentów, którzy mają fuzję RET. RET. Tak. I zakwalifikowałem się do tego badania, no i zacząłem go przyjmować pod koniec listopada. Na początku może jakaś, nie wiem, autosugestia, no w każdym bądź razie ten lek zaczął działać na mnie na początku, było wszystko fajnie, pięknie. I w grudniu zabrało mnie pogotowie z domu, bo z podejrzeniem zawału, no był taki silny atak jak paniki, bo ja miałem bardzo duże ataki paniki od tych obrzęków mózgu i od tego wszystkiego zaczęły mi się dziać takie rzeczy, że często A to miałem był tak. 2019 czy już 20? Nie, to jest cały czas jeszcze rok 2019, 19. już grudzień, więc wchodzimy w rok 2020 na alektynibie i tu jest pierwszy, nie wiem, czy mogę to nazwać, błąd w sztuce z uwagi na przepełnienie w szpitalu w Amsterdamie. Wysłali mnie na badania rezonansem magnetycznym i tu też chciałbym uczulić wszystkich, żeby właśnie robić głowę tylko i wyłącznie rezonans magnetyczny z kontrastem, nie pozostawać przy innych badaniach, bo to był jedyny raz, kiedy wysłali mnie na badanie do centrum badań takich właśnie, do centrum radiologii. Nie zrobili mi tego w szpitalu. Tam pan pielęgniarz nie był w stanie podać mi kontrastu, ponieważ po chemii moje żyły były niewidoczne, więc stwierdził, że zrobi to bez kontrastu. No i zrobił mi badanie głowy bez kontrastu. No profesor jest lekarzem od płuc, który prowadzi moje leczenie, więc on na podstawie tego badania wywnioskował, że no fajnie, płuca się fajnie cofają, węzły chłonne cały czas się zmniejszają, więc jest wszystko fajnie i pięknie, bierzemy dalej alektynib. Natomiast po 2 tygodniach, no to już stan mój był taki, że już dostawałem drgawek, już przestawałem w ogóle czuć nogę, nie powłóczyłem nogą, już wracały te tiki na twarzy, które miałem przed operacją. No i skierował mnie szybko do pani neurolog. No i wtedy szybka reakcja pani neurolog. Powtórne badanie rezonansem, już z kontrastem, dało się Tak. jednak podać kontrast. Pani, która była doświadczona, bardziej zrobiła to bezbłędnie. Wykryło, że mam 9 nowych guzów w głowie. Więc było tych guzów już wtedy kilkanaście, był pełny obrzęk mózgu, woda, więc pani neurolog w tym momencie zasugerowała, żeby przerwać leczenie Terapię. alektynibem i zmienić na Blue 667, czyli kolejne badanie kliniczne, które wtedy Tak, się pojawiło. to była cząsteczka, która już była w badaniach klinicznych stricte dla pacjentów z mutacją właśnie RET, ale rozumiem, że tutaj, jeśli chodzi o głowę, to jaką decyzję podjęli lekarze? Bo wiesz, ciekawi mnie to, bo w Polsce jest tak, że jeżeli masz przerzuty do głowy, to leczy się najpierw przerzut, to co jest w głowie, a potem się wraca do leczenia płuca. I moje pytanie jest takie, czy równolegle zajmowali się tymi 9 guzami w głowie, czy też w ogóle nie robili nic, jeśli chodzi od strony tam radiologicznej, tylko podawali ten lek? Jakbyś mógł powiedzieć, jak to było? Nie, w tym momencie wróciliśmy od razu do dużych dawek deksametazonu, żeby zlikwidować obrzęk mózgu. I włączono leczenie przeciwpadaczkowe, czyli leki Czyli przeciwpadaczkowe. nie było żadnych naświetlań. Nie, naświetlań nie było, bo pani doktor powiedziała, że naświetlania to jest ostateczność. Dopóki pacjent ma siłę, możemy zrobić je zawsze. Tym bardziej, że lek, który miałem wtedy dostać,
czyli W badaniu. tak, Gavretto, wtedy to nazywało się Blue 667. Według wyników z poprzednich badań wykazywał się dobrą przenikalnością do mózgu, więc była nadzieja, że on sobie poradzi. No i w pierwszym momencie nie zakwalifikowałem się do tego badania, jednak mój pan profesor postawił na moje życie i pomógł mi w ten sposób, że sam zorganizował te badania. Jestem w nich do dziś, to już jest w tym momencie 2 lata i 3 miesiące, jak biorę ten lek. No i od tego momentu, można powiedzieć, zacząłem raczkować i znów chodzę. Więc no było, no każdy skan był już lepszy, po prostu w tym momencie już węzły chłonne zaczęły się zmniejszać, guzy w głowie, no one są tak małe, że nie da się ich zbadać. Po prostu jest to i za każdym razem są granice błędu aparatu, prawda? No bo mogą Tak. być mniejsze, natomiast nie pojawiają się nowe. Jeszcze o czym nie wspomniałem wcześniej, jeszcze w tym grudniu takim tragicznym, to jeszcze mi się nawrócił płyn do płuc, znowu mimo sklejenia. I tu jest taka ciekawa rzecz, bo to już nie jest tak łatwo później tego płynu usunąć, jak przed plu, Tak, jak bo się on nazywa? już tam jest taka warstwa tego talku, tak, który ma za zadanie jakby zahamować zbieranie się płynu opłucnej. Tak, i teraz tutaj było takie coś, że ściągali mi go tak w trybie szybkim tak zwanym, czyli oni go spuszczają za pomocą takiego odsysacza i to nie można zrobić więcej niż 1,5 litra tylko, bo to jest zbyt szybko, bo normalne spuszczanie trwa kilka dni, bo to jest proces powolny, żeby się płuco nie zapadło, więc muszą to robić bardzo powoli, bo to jest, jak za bardzo przyspieszą, to zaczyna boleć płuco, więc muszą zwalniać, trwa to kilka dni. Natomiast jest metoda szybkiego takiego, jeżeli trzeba na już, tylko tam można spuścić chyba do 1,5 litra, jak pamiętam. Więc spuszczali mi ten płyn znowu i mimo tego, że już znaleźli mutację wcześniej w tym guzie, to ten płyn znowu ponownie wysłali do badania kolejnych mutacji. I u mnie w aktach jest napisane, że każdy nowy przerzut, każde nowe ognisko mają ponownie badać pod względem DNA, czyli to badanie, o którym ty mówiłaś, a ono się nazywa. Patrz, widzisz, ja teraz nie znajdę. Mówisz o Loxo? Nie, mówię o tym nowym A o tym. NGS-ie, tak? Czyli badanie mutacji NGS. Tak, Dokładnie o tym mówię. Więc oni to znowu wysłali. Tam się potwierdziły te wszystkie te wcześniejsze badania, nic nowego nie czyli jakby znaleźli. nowego nic nie znaleźli, tak? Nie, nowego nic nie znaleźli. Spuścili mi później drugi raz ten płyn i to już nie było zabawne, bo o ile wcześniej to jest taka chwila ukłucie i już. To już przy tych posklejanych płucach no było to kilka różnego rodzaju prób wbicia z różnej strony i tak się im nie udało tego płynu spuścić i tak im się nie udało. Zostało mi tak połowę płuca z wodą. I jak zacząłem brać pralsetinib, czyli Blue 667, ten płyn wchłonął się sam. On po prostu sobie sam zniknął, jak po zapaleniu czy coś. Nie ma tego płynu. Węzły chłonne zmniejszyły się do. Oczywiście nie stało się to z dnia na dzień. Jest to proces, który trwa No od bo 2 lat. tak jak mówiłeś, bierzesz ten lek już od 2 lat i 3 miesięcy, tak? Więc, ale to jest niesamowite, jak ten lek działa ogólnie na cały nowotwór, który jest w organizmie rozsiany, to po pierwsze. No i też, no niesamowicie, jednak ta bariera krew-mózg po prostu jest przekroczona i ten lek działa też do ośrodkowego układu nerwowego, więc to jest bardzo dobra informacja, no bo niestety w przypadku raków gruczołowych, w ogóle, no i w drobnokomórkowym również, w raku niedrobnokomórkowym i drobnokomórkowym, jednym z najczęstszych przerzutów oprócz kości to jest niestety ośrodkowy układ nerwowy i to jest właśnie, są przerzuty do mózgu, więc no to jest nadzieja ogromna z tym lekiem, no cieszymy się, że jest zarejestrowany w Unii Europejskiej od całkiem niedawna, no i nie pozostaje też nam nic innego, jak prosić ministerstwo o to, żeby został on zrefundowany w ramach, z tego co się aktualnie orientuję, jest na liście leków wysokoinnowacyjnych i jeżeli będzie pozytywne rozpatrzenie Ministerstwa Zdrowia, to ukaże się jego finansowanie z Funduszu Medycznego, za co trzymamy kciuki i myślę, że w imieniu wszystkich pacjentów, u których taką mutację w Polsce wykryją, no to będzie niesamowity przełom, że oni będą mogli być tym tutaj w Polsce leczeni. Także ukłon do strony Ministerstwa Zdrowia, z naszej strony w imieniu pacjentów, żeby po prostu ten lek naprawdę zrefundować, bo mają tutaj Państwo żywy przykład. Ten webinar się zapisze, on będzie w zakładce filmy na naszej stronie.
i będzie go można wiele razy odtwarzać, że to jednak działa, tak? Że te badania kliniczne, które były wcześniej prowadzone, w których brałeś też, Jacku, udział, i myślę, że wiele osób, to też za chwilę powiesz, bo masz też kontakt z takimi osobami na świecie, no jednak jest to na tyle innowacyjny lek, że przynosi niesamowite korzyści pacjentowi, bo ja dostałam informację, tutaj słuchaj, wiesz, od widzów, że po prostu wyglądasz fantastycznie, gdzie w ogóle nie widać, że wiesz, że miałbyś raka płuca, mówiąc o czwartym stopniu z przerzutami do głowy. I mam pytanie też, jak się pan teraz czuje, czy czuje się pan chory na co dzień, bo wygląda pan świetnie. To znaczy, czy czuję się chory? Masz jakieś dolegliwości w ogóle? Masz jakieś działania niepożądane w ogóle? Były jakiekolwiek przez te dwa lata, jeśli chodzi o ten lek? Odpowiem, wrócę tylko do tego, co mówiłaś przed chwilą, właśnie o tej barierze w mózg, bo dla mnie to było najważniejsze. O ile inne części uważam jako części zamienne, da się wymienić bądź usunąć, zepsuć, nie są potrzebne, o tyle głowa no jest najważniejsza. I odkąd zacząłem brać ten lek, właśnie przestałem mieć obrzęki mózgu, więc mogłem odstawić deksametazon, czyli lek, który bardzo mi pomagał, ale też robił bardzo dużo krzywdy mojemu organizmowi i był ciężki. Terapie deksametazonem były najcięższe. Więc, tutaj muszę wrócić do tego, o czym rozmawialiśmy, bo chciałam, żebyś opowiedział, że wcześniej po tamtym leczeniu miałeś neuropatię, której de facto nie da się, zaraz Jacek wróci, bo ma jakiś problem z łączem. Nie, ja wrócić jestem. Się, ale już jesteś, tak. I okazało się, że ten lek spowodował, że ta neuropatia zniknęła. Na początku po tamtych leczeniach ja nie mogłem praktycznie nic zacisnąć w rękach, no stopy mi puchły, miałem cały czas zdrętwiały, więc podejrzewam, że była to neuropatia, bo były to typowe objawy takie, więc długo cierpły mi ręce. Mhm. I w tej chwili nie mam, wszystko to ustąpiło. No jedyne co daje pewien niekomfort, jest czasami zmęczenie. No tego się nie da uniknąć ze skutków. Ja mam wyjątkowo... Tak wszystkie leki działały, że tylko jesteśmy trochę zmęczeni. To wiesz, zdrowy człowiek jest zmęczony różnymi rzeczami życia codziennego, a co tak. Dopiero, tak? Ja bardzo dobrze znoszę ten lek. Z takich widocznych skutków ubocznych to na pewno jest suchość w ustach, pękające naczynka krwionośne w nosie, no i osłabione włosy. Mam bardzo, bardzo słabe włosy. Ale... Poza tym nie zauważam u siebie jako takich, mam bardzo dobre wyniki badań i badań krwi i nie zauważam żadnych niepożądanych innych skutków. Mhm. Jest to niewielka cena za powrót do normalnego życia, powiedzmy, w ten sposób. Tak, bo wiesz, ja jestem też trochę zaskoczona, bo nie wiem, czy lekarze zabraniali, bo generalnie jak masz stwierdzone przerzuty do głowy, no to lekarze, jak dostajesz ten deksametazon, no to i tak mówią, proszę nie prowadzić samochodu, proszę nie kierować, proszę nie robić tego i tamtego, tak? Zabraniali, na pewno. A tutaj ten lek na tyle pozwolił ci wrócić do normalności, można powiedzieć, tak? Do normalnego funkcjonowania, że nie dość, że jeździsz i na motocykle, i samochodem, podróżujesz, nie wiem, czy leciałeś samolotem, leciałeś, bo musiałeś do Maroka dotrzeć. Poleciałem sobie specjalnie, żeby się przelecieć, bo w końcu się odważyłem. W końcu się odważyłem, bo odkąd miałem wykryty ten przerzut do mózgu, miałem tak silne napady paniki, że bałem się samolotu. Nigdy się wcześniej nie bałem, natomiast był taki okres, że bałem się wsiąść do samolotu, bo reagowałem nawet bardzo nerwowo na zmianę ciśnienia, wjeżdżając na przykład samochodem do tunelu bądź w windzie czy coś. Już bałem się, że dostanę jakiejś zapaści lub ataku paniki, więc był ten strach. Natomiast no, w tej chwili już poleciałem i będę latał, myślę. No. Nie jest źle. Ja mam nadzieję, że wiesz, że jeszcze długo. Ale jeszcze tam chciałam wrócić do tego, że właśnie bierzesz ten lek. Słuchajcie, tak naprawdę to Jacek, odkąd ma faktycznie zdiagnozowany nowotwór w czwartym stopniu, to już miał 4 lata i 3 miesiące. Jeszcze chwilę, Jacku, i tak naprawdę będzie 5 lat, kiedy w Polsce niby oficjalnie będziesz uznawany byłbyś za osobę, która jest wyleczona z raka, bo takie są jakby statystyki, takie są niby normy, ale ciekawi mnie jedna rzecz, bo bierzesz ten lek już długo, jakie są informacje od twojego lekarza? Czy to jest tak, że będziesz brał, dopóki nie będzie progresji choroby? Tak.
Na razie jest taki plan, natomiast no mój lekarz jest bardzo optymistyczną osobą i dlatego z nim jestem, ponieważ on nie zakazuje mi niczego i wręcz przeciwnie, mówi mi, że jestem zdrowy i mam żyć normalnie, więc to są dosyć krótkie, sporadyczne wizyty u niego no i ten i jak na razie, no ja go dostaję dwie ostatnie przesyłki, które dostałem, to już są w nowych opakowaniach z apteki. Z niemieckiej apteki, ale jeszcze naklejane jest dla mnie z zewnątrz jako Blue 667 studii, czyli badania kliniczne. Tak. Więc mimo, że on już został zatwierdzony, ja w dalszym ciągu jestem w badaniach klinicznych, no bo pewnie nie znamy jeszcze medialnej i tak dalej, nie wiem. Ja cały czas jestem na tej samej dawce, to też nie wszystkim udaje się utrzymać tą samą dawkę, bo to ten lek można dawkę zmniejszać, można przerywać, można podnosić w zależności od tego, jak pacjent go toleruje. No, nie udaje się być na całej dawce. No, czasem mi się nawet zdarzyło zjeść dwie dawki, bo zapomniałem, bo czasami mam takie... Nie polecam, aczkolwiek nie da się przeżyć. To raczej nie powinno się. Tak. Ale zdarzyło mi się dwukrotnie chyba zjeść dwa razy, bo źle sobie odłożyłem leki wieczorem. Nie mamy zamiaru go przerwać, natomiast no ja dużo czytam cały czas i też sprawdzam u profesora, że tak powiem, szukam sam już rezerwy, no bo nie oszukujmy się, każdy wie, że prędzej czy później. No właśnie, i czy udało ci się coś ciekawego znaleźć, czy jeżeli tutaj byłaby progresja, a to już jest, powiedz Jacek, to jest twoja czwarta linia leczenia, prawda? Jeżeli chodzi o środki medyczne, to tak, no jeszcze oprócz tego było jeszcze leczenie operacyjne, naświetlanie i kilka tych zabiegów spuszczania wody, ale jeżeli chodzi o ten, to tak, immunoterapia, chemia, pierwsze badanie kliniczne, alektynib i teraz jest ten Blue 667, czyli tralsetynib, tak, czyli czwarta linia leczenia, no i ta jest w sumie najdłużej, bo tamte wcześniejsze, no to były, tak jak mówiłem, po pół roku, 7 miesięcy i już niestety był progres, więc... Czyli to jasno pokazuje, że jeżeli jednak ktoś ma tą mutację, no to powinien, znaczy tak, przede wszystkim myślę, że to jest taka rada dla osób, które nas oglądają, jeżeli u Państwa stwierdzono raka gruczołowego, którego przed rozpoczęciem jakiegokolwiek leczenia powinny być wykonane co najmniej podstawowe mutacje, EGFR, ALK, ROS1 i białko PDL1, aczkolwiek chcę Państwa poinformować, że mamy już refundowaną metodę NGS, właśnie tą, którą Jackowi badano większość mutacji. U nas nie ma aż takiego panelu jak u Ciebie, Jacku, ale myślę, że jest około 12, myślę, że nawet około 12 możliwości mutacji genów zbadani w NGS-ie. Ten NGS na razie jest badany tylko w takich ośrodkach jak Gdańsk, Kraków i Warszawa w Narodowym Instytucie Onkologii u profesora Kowalskiego, jak również też w Genim Education, w Genimie tutaj w Lublinie u profesora Krawczyka. Mam nadzieję, że niedługo powstaną ośrodki Lancaster Unit, gdzie ta diagnostyka będzie wykonywana po prostu standardowo, ten NGS u wszystkich pacjentów, którzy się tam zgłoszą i to jest nasze też ogromne życzenie i czekamy, aż Ministerstwo Zdrowia to wprowadzi podobno jeszcze w tym roku, więc tej pozytywnej myśli się trzymajmy, bo jest to naprawdę niesamowicie potrzebne, ale przynajmniej dążmy do tego, żeby chociaż te podstawowe mutacje wykryć, bo jak widzicie, na te mutacje immunoterapia, jak dla pacjenta z taką mutacją, który powinien mieć stricte leczenie celowane i ono może trwać długo, tak jak też sami widzicie, bo ja też znam pacjentów, którzy mają inne rzadkie mutacje jak ROS1 i są leczeni już praktycznie 5 lat, różnymi właśnie, bo tutaj na razie mamy tylko ten jeden lek, bo on był niedawno, że tak powiem, odnaleziony, ale mamy przy innych mutacjach generacji aż 3 leków, czyli pierwszej, drugiej, trzeciej i one mogą po sobie następować, więc to leczenie naprawdę może trwać bardzo, bardzo długo. Stąd no, widać, że jednak to rozpoznanie i ta diagnostyka molekularna musi się odbyć porządnie na początku, żeby pacjent był prawidłowo leczony, bo ty miałeś też, Jacku, dużo szczęścia, tak? Nie wiem, jakby to wyglądało w Polsce, bo prawda też jest taka, że zanim do nas docierają badania kliniczne, które są w Europie Zachodniej troszeczkę wcześniej, no to jednak trochę mija, więc naprawdę miałeś, mówię, ta szczęśliwa siódemka, tak mi się z tobą kojarzy, że dzisiaj 7 webinar, że naprawdę masz, wiesz, no, ogromnego fuksa i bardzo dużo szczęścia w tym wszystkim, właśnie w tej twojej ścieżce leczenia, którą masz do tej pory. No i też trafiłeś na fajnych lekarzy, którzy to potrafili umiejętnie poprowadzić.
I tutaj właśnie ja zawdzięczam wszystko w sumie jednemu lekarzowi, znaczy no nie umniejszając roli tych, którzy leczyli mnie wcześniej, czy neurochirurgowi i tak dalej. Natomiast kiedy był ten kryzys na przełomie listopada i stycznia roku 2019-20, czyli praktycznie już nie było na horyzoncie żadnych ciekawych opcji leczenia, to właśnie pan profesor, który sam się wystarał o to, żeby jednak mimo tego, że nie zakwalifikowano mnie do tych badań, być może dlatego, że brałem już udział wcześniej w alektynii, bo ja jak obserwuję, co dzieje się na świecie, to zaobserwowałem, że są dwa równorzędne toki myślenia, czyli część lekarzy bierze pod uwagę zastąpienia jednego inhibitora innym. Inni lekarze natomiast obierają drogę, że jeżeli jeden inhibitor nie zadziałał, a drugi jest bardzo podobny do pierwszego, więc nie ma sensu zmieniać, bo i tak nie zadziała. Więc możliwe, że taka była przyczyna nieprzyjęcia mnie. Mhm. Albo byłem już tak słabo rokujący. Tego nie wiem, bo nikt wyjaśnień mi nie złożył. Natomiast pan doktor, nie wiem, widział może moją chęć do życia, albo jeszcze widział, że jeszcze jakaś tam nadzieja istnieje i podniósł mnie z wózka właśnie dzięki temu badaniu klinicznemu. No w tej chwili już wiemy, że mamy na dzień dzisiejszy jeszcze jeden lek. Aczkolwiek tutaj... No właśnie, bo widzisz, ty już szukasz planu awaryjnego, prawda? Co będzie, kiedy ten lek, który też jest w sumie od niedawna wynaleziony na tą mutację, przestanie kiedyś działać na przykład, tak? Teraz na świecie głównie leczy się dwoma lekami, czyli pralsetynibem i chyba selperkatynib. Selperkatynib, tak. Tak. One są często wymienne, jeżeli pacjent odstawia nie ze względu na progresję, a ze względu na złe tolerowanie bądź zbyt duże skutki uboczne, więc czasami odstawia się jeden z tego, co ja obserwuję na tych grupach właśnie z mutacjami RET. No właśnie, bo też masz kontakt z ludźmi, którzy też mają tę mutację i to jest taka grupa zrzeszająca chyba ludzi z całego świata, tak? Tak. Mhm. I tam właśnie dużo tam jest osób, którzy chorują i mają mutację RET? No tam tylko są z mutacją RET na tej grupie, w której akurat ja jestem, bo jestem też na grupach, gdzie są ogólnie o wszystkich mutacjach. Natomiast to jest taka grupa o RED i tam dużo materiałów, no bo wiadomo, z grupy dowiadujemy się to, co myślą pacjenci, prawda? Czyli tak. to własne doświadczenia, to co czują, to co przeżywają, to co raz lepiej, raz gorzej. Natomiast tam dużo jest też odnośników stricte do RED, różnych webinarów z zagranicy, różnych spotkań lekarzy, można oglądać właśnie sobie, jakie oni mają. Mhm. Pracują też na, no ja tu nie będę się zdawał w szczegóły. To jest chyba kilka tysięcy osób, jak ja dobrze zauważyłam. Dobrze pamiętam, tak, że to tak. Jest kilka tysięcy osób. Są coraz fajniejsze badania już, aby uzupełnić tą terapię tym inhibitorem o, nie wiem, czy mogę to nazwać szczepionką, o szczepionkę, która ma zasadę bo ten rak, wiadomo, on w pewnym momencie znajdzie sobie jakąś tam drogę oszustwa, żeby ten lek oszukać, tak, prawda? I ta szczepionka, oni już robią takie badania, żeby właśnie ta szczepionka miała tego raka ogłupić, że tak powiem, żeby on nie był na tyle mądry. Ja to tak się postaram wytłumaczyć prostym językiem. Ale właśnie o to chodzi, tak, wiesz, oglądają nas pacjenci, oglądają nas rodziny pacjentów, więc chodzi o to, żeby tak, wiesz, po ludzku to powiedzieć, tak? Tak. I to jest jedno badanie, które już jest teraz w trakcie właśnie takie, żeby dodać do tego, a drugie badanie są już inhibitory, teraz się właśnie rozpoczęło kilka dni temu już w pierwszej fazie, już po badaniach przedklinicznych, jeżeli dobrze używam dobrego sformułowania. Tak. O inhibitorze właśnie nowej generacji, który będzie miał być stosowany również u pacjentów, u których już wyszła lekooporność na ten inhibitor pierwszej generacji, w tym przypadku powiedzmy Gavreto, jak u mnie. Jeżeli na a jak się nazywa ta cząsteczka w tym badaniu klinicznym? Masz to gdzieś zapisane? Tak, mam zapisane, już ci wszystko powiem. Ona się nazywa... W międzyczasie, jak ty spojrzysz, to ja tylko powiem widzom, że jeżeli macie jakieś pytania tutaj do Jacka, to zapraszamy pod tym filmem, pod live'em, zadajcie je naszemu gościowi, a tutaj Justynka prześle mi te pytania i myślę, że Jacek, jeżeli tylko będzie mógł, to odpowie na nie wam bardzo chętnie. Tak, ono się już teraz rozpoczyna, to badanie w Chinach i w Stanach, a w drugim kwartale ma być już rozszerzone globalnie i to jest cząsteczka, nazywa się APS-03118. Mhm. Czyli na pewno znajdziemy to badanie na Clinical Trials Gov, czyli na takiej
globalnej, ogólnodostępnej, ogólnoświatowej bazie badań klinicznych. Raczej na pewno tak. No i tutaj jest właśnie napisane, że to i. No. Także cały czas człowiek żyje nadzieją, że właśnie, że będzie następny lek, prawda? I tutaj też właśnie polecam właśnie szukać jak najwięcej tematów i kurczę, co mogę. Znaczy na pewno bardzo dużo dają też takie grupy wsparcia, gdzie wymieniamy się doświadczeniami. Ja o takiej grupie naszej też powiem. Bardzo się cieszę, Jacku, że dołączyłeś do naszej grupy, którą mamy. Ja Państwu ją przedstawię na samym końcu naszego spotkania, jak można się z nami kontaktować, jakimi kanałami, bo myślę, że osoby, które no, będą miały taką mutację, to będą na pewno korzystać z Twojej pomocy, czy też będą zadawały Ci pytania w naszej grupie zamkniętej wewnętrznej. Ale myślę, że wiesz, jesteś takim przykładem, że tak naprawdę co byś powiedział takim pacjentom, bo wiesz, nie tylko w Polsce, ale naprawdę bardzo często zdarza się, że jeżeli jest pacjent w tym czwartym stadium zaawansowania, nie daj Boże ma przerzuty do głowy, no to spotykamy się jednak po prostu z takimi sytuacjami, że na tym pacjencie kładzie się po prostu krzyżyk, nie walczy się o niego, nie proponuje się różnych rzeczy. Mamy zamiar to po prostu jakoś, wiesz, odczarować i zmienić i pokazywać właśnie takie przykłady jak Twoja osoba, że te leki innowacyjne, pomimo że rzadkie, naprawdę działają, naprawdę potrafią dać pacjentowi niesamowity, zmienić jego komfort życia, jakość życia i przedłużyć mu to życie. Bo wiesz, ty już naprawdę długo się leczysz, masz to ogromne szczęście i jestem pewna, że dzięki temu właśnie, że to tak długo trwa, jesteś w stanie dotrwać do kolejnych odkryć właśnie w medycynie, które cały czas te odkrycia się pokazują, coraz nowsze cząsteczki się pojawiają, które dają nadzieję właśnie chorym na raka płuca, żeby ta choroba stała się chorobą przewlekłą. Tak, jakie rady takie, wiesz, z Twojego doświadczenia, jakbyś, wiesz, mamy naprawdę pacjentów bardzo dużo, większość pacjentów to jest niestety zdiagnozowany w późnym stadium, bo ta choroba wychodzi przez przypadek albo przy badaniu jakimś kardiologicznym, albo przy jakimkolwiek innym i po prostu są no, zdruzgotani tą swoją diagnozą. Jakie rady byś dał takim pacjentom? No na pewno są zdruzgotani, nikt nie przyjmuje na spokojnie takiej informacji, natomiast no, da się nauczyć z tym żyć. No, jakie miałbym rady? No przede wszystkim dużo czytać, dużo szukać, dużo się dowiadywać, bo im więcej pacjent wie, im bardziej jest świadomy, tym jest mu łatwiej i nie patrzeć na statystyki przede wszystkim, słuchać swojego organizmu. No nie mogę powiedzieć nie słuchać lekarzy, no ale przede wszystkim słuchać własnego organizmu, bo ludzie... No i przede wszystkim myślę nie poddawać się, nie? Bo to widzisz, to ja myślę, że... No niepotrzebnie i odmawiają sobie wszystkiego. No właśnie. Zakazują sobie sami, nie wiem skąd bierze się taka wiedza, odmawiają sobie tego, bo tego nie wolno, nie jem cukru, nie masuję się, nie wychodzę, to są wszystko bzdury, które nie mają żadnego poparcia w żadnych badaniach, więc po prostu słuchać organizmu jak najwięcej aktywności, ja po prostu nie mogę nie mieć celu, ja kiedy tracę cel zaczynam chorować, więc ja muszę sobie cały czas znajdywać cele i gonić cały czas do przodu, coś robić i wtedy jakoś mniej myślę. Ale myślę, że takie wiesz, pozytywne nastawienie to jest naprawdę, tak z mojego też doświadczenia i choroby mojego męża, to jest co najmniej, myślę, 50% sukcesu leczenia. Czyli jeżeli ty wierzysz w to, że po prostu chcesz się leczyć jak najdłużej, wierzysz, że to leczenie zadziała, myślisz pozytywnie, to myślę, że naprawdę ma wpływ to, co mamy w głowie, na to, jak my znosimy to leczenie i jak nasz organizm po prostu radzi sobie z tą chorobą właśnie dzięki temu leczeniu, to jakie mamy nastawienie. Tak, nastawienie jest bardzo ważne, aczkolwiek no nie jest to tak, że można się nastawić i fajnie wszystko, już będę zawsze dobrze nastawiony. Nie, są dni gorsze i słabsze i z tym też się trzeba jakoś nauczyć. No, ja jestem zawsze gotowy, że tak powiem. Jak się źle czuję, to pierwsze co to idę się wykąpać, bo wstydziłbym się umrzeć brudny. Taki mam żart. To jest taki nasz czarny żart w domu. Ja idę się wykąpać, jak się źle czuję. Natomiast no, ja nie wyobrażam sobie być chorym. Ja byłem chorym przez 2 miesiące w ciągu tych 4 lat życia z rakiem. To byłem chory przez 2 miesiące.
Wtedy jeszcze byłem. słuchajcie, chciałabym tylko powiedzieć, że Jacek w tym momencie, kiedy występuje tutaj z nami, jest chory na COVID-a. Złapał COVID-a. To tak przy okazji, słuchajcie. Raz, tak, że nie dać po tobie, że masz raka, już o czwartym stopniu i przerzutach do głowy, to jeszcze przy okazji chłopak ma COVID-a i jest tutaj z nami. Wiesz, to są pytania od widzów. Pierwsze to pytanie jest takie, czy stosuje pan jakąś dietę, jak się pan odżywia? To jest właśnie to, co przed chwilą wspomniałem. Nie stosuję żadnej diety, aczkolwiek powinienem troszkę zejść z kaloryczności. Nie odmawiam sobie cukru i lekarz mój stwierdził, że nie ma czegoś takiego jak szkodliwość cukru przy raku. Oczywiście cukier jest szkodliwy również dla ludzi zdrowych w przesadnych ilościach i staram się jeść to, na co mam ochotę. Natomiast no, bardzo zaburzyłem swoją dietę w czasie deksametazonu, bo dochodziło do obżarstwa. No to już wtedy był tak, ale deksametazon jest takim sterydem, który powoduje ogromny apetyt i dostają tego też osoby, które tracą naprawdę bardzo dużo kilogramów na początku choroby, czy też w trakcie na wadze i powoduje to, że właśnie pacjent ma ogromny apetyt i tyje, puchnie i tak dalej, ale jakby no w pewnym momencie jest on niezbędny, tak, żeby go po prostu zastosować, żeby pomógł pacjentowi. Nie, no pomaga natychmiastowo, natomiast no skutki są jakie są. Ja eliminuję z diety to, co mi szkodzi, czyli na przykład kawę. Nie mogę pić, odkąd biorę ten lek, nie piję w ogóle kawy, bo dostaję dziwnych drgawek po kawie i coś. To jest jedyna rzecz, którą wyeliminowałem ze swojej diety. Normalnie robię wszystko, jem wszystko. Wróciłem ostatnio nawet do treningów już na siłowni, wróciłem do treningów bokserskich, lekkich, więc biorę tak samo odżywkę białkową, piję, także jem wszystko, a lubię jeść, także nie mam. No specjalnie. I słuchaj, wiesz, i widać, że ci to słyszę, czyli jakby, że tak powiem, wszystko jest dla ludzi, tylko z umiarem. Tak. Przepraszam. Kolejne pytanie jest takie, czy tam, gdzie się leczysz, to pacjenci po otrzymaniu diagnozy od razu dostają pomoc psychoonkologa, czy też psychologa, czy też musisz, czy to radzisz sobie z tym sam, ewentualnie sam szukasz takiej opcji pomocy, jeżeli czujesz, że jest ci potrzebna? U mnie było zupełnie na odwrót, ponieważ ja, jak wspomniałem, mam chorobę afektywną dwubiegunową zdiagnozowaną, szereg grup innych współistniejących, ale to jest historia na inny temat, więc ja byłem pod opieką psychiatrów i psychologów przez cały czas. W momencie, kiedy dostałem raka, jakbym cudownie ozdrowiał z tych wszystkich innych moich dolegliwości. Przestały być dla mnie w ogóle ważne i zapanowałem nad nimi. Odstawiłem leki do choroby dwubiegunowej, poszedłem do psychiatry i po rozmowie z psychiatrą, on nie był przygotowany do rozmowy z osobą chorą na raka. Zadał kilka pytań, których nie powinien zadać. I ile jeszcze będę żył na przykład. Więc stwierdziliśmy razem, że jednak sobie poradzimy bez siebie. Ja zrezygnowałem z opieki takiej. Natomiast w momencie, kiedy chciano mi podać deksametazon, przyjechała cała kampania lekarzy oczywiście do pokoju. To było przed operacją. Przeprowadzili ze mną rozmowę, czy potrzebuję, czy chcę, że oni są zawsze do mojej dyspozycji, bo oni sobie zdają sprawę, że będę brał takie leki, po których mogę dostać różnych. No i kiedy dostawałem mani, później potem miałem na podorędziu zawsze pomoc psychiatryczną, tak. Mhm. Ale czy dostał... Czyli pacjent jest jakby zaopiekowany pod tym względem, to jest też bardzo ważne. U nas część ośrodków tą opiekę ma, niestety części nie ma. Ale myślę, że też webinar z zeszłego roku, który mieliśmy z psychoonkologiem, z Beatą Pachońską i z warsztaty, które się odbyły, też na pewno pokazały kierunek, że warto tej pomocy szukać i myślę, że w niektórych przypadkach no, nie warto sobie odmawiać, bo wiesz, ty masz taką chęć do życia i też myślę, że wsparcie, prawda, najbliższych osób jest bardzo ważne, bo wiemy, że z chorym choruje cała rodzina, ale niesamowite jest wsparcie. Są też czasami osoby po prostu albo starsze, albo samotne, które takiego wsparcia nie mają i myślę, że naprawdę wtedy warto sięgnąć i dać sobie pomóc i skorzystać z takiej pomocy, bo jednak dobrze mieć to pozytywne podejście po to, żeby właśnie jeszcze lepiej to leczenie na naszą psychikę oddziaływało. Koleżanka pyta, bo ja od razu zdradzę, ja nadaję z Krakowa. Kraków tutaj też pozdrawia Kraków, bo Jacek, słuchajcie, jest Krakusem rodowitym. I mam pytanie od Justyny. No myślę, że powiem z nazwiska, skoro się ujawniła. Batko, kiedy będziesz w Krakowie?
Bo ja myślę, że można by było zrobić fajne spotkanie, tak? Ja jestem chętna na tak. Mamy też kilkoro grupowiczów, którzy są z Krakowa, więc jakieś lokalne spotkanie bardzo mile widziane. Miałem przyjemność poznać osobiście panią Justynę też. No jaką panią? Skoro się poznajecie, to jesteście na ty, nie? No tak, ale tak mówię, oficjalnej wersji używam. Kilka osób z grupy też poznałem. Właśnie to jest fajne właśnie, że jednak choroba potrafi do siebie zbliżyć osoby, które by się nigdy pewnie w życiu nie spotkały i tworzy pewne znajomości. Są też, trzeba dostrzegać też dobre strony tej choroby. Ja dostrzegam bardzo dużo dobrych stron tej choroby, również przy tych złych, ale kiedy będę... Kurczę, jestem bardzo spontaniczny, nie potrafię zaplanować, ale uprzedzę wcześniej. Dobra, słuchajcie, dasz mi Jacek znać, damy znać reszcie ekipy. Zresztą, słuchaj, wiesz, ja mogę zrobić takie spotkanie po prostu, wiesz, grupowiczów. Możemy dać po prostu ogłoszenie, Jacek będzie w Krakowie. I słuchajcie, i wszyscy chętni, co się chcą spotkać i poznać, no to zapraszamy. Ja myślę, że w ogóle to jest, wiesz, to świetny pomysł, żeby takie lokalne u naszych grupowiczów, bo słuchajcie, tych grupowiczów jest ponad 830 osób, więc to naprawdę nie jest mała liczba osób, które tutaj są w grupie zamkniętej, i jak najbardziej, jeżeli jesteście otwarci na, tak trochę schodzimy z tematu, na właśnie takie wspólne spotkania, poznawanie się, to jak najbardziej, na tak, bo już ta pandemia, że tak powiem, troszkę nam te obostrzenia zluzowali. Myślę, że też mniej się może trochę będą osoby bały, przynajmniej te, które będą chciały, będą miały siłę, tak, bo też są osoby w różnej kondycji fizycznej, prawda, więc możemy zrobić takie spotkania i online, i osobiście. A tu kolejne pytanie, Jacku, do ciebie. Czy są twoim zdaniem jakieś przepaści, nie licząc leczenia oczywiście, pomiędzy polskimi szpitalami a tymi w Holandii? Pytanie też takie, czy ty byś chciał wrócić do Polski i się leczyć? Ja rozpatrywałem tą możliwość na samym początku, od razu po diagnozie. Dzwoniliśmy do kilku wybitnych specjalistów w Polsce, którzy nawet są dość dobrze znani tutaj. Kilku z nich nawet mój profesor zna osobiście. Więc specjalistów mamy bardzo dobrych w Polsce. Nie można ujmować nic polskim lekarzom. Natomiast każdy z nich udzielił mi jednoznacznej odpowiedzi. Nie. Zostań. No tak. Czy jest przepaść pomiędzy szpitalem polskim a holenderskim? Niderlandzkim powinienem mówić, bo nie chcą ostatnio, żeby używać nazwy Holandia. Czy jest przepaść? Ja mam od dawien dawna do czynienia z medycyną w Polsce, aczkolwiek nie onkologiczną, głównie urazówki i tak dalej, chirurgię. Szpitale w Polsce też niektóre są już fajnie wyposażone, nowoczesne. Jeżeli robiłem prywatnie operację kręgosłupa, no nie zauważyłbym żadnej różnicy pomiędzy polskim szpitalem i holenderskim. Natomiast podejście do pacjenta i relacje międzyludzkie, między pacjentem a... Wydaje mi się, że jest przepaść ogromna. W komunikacji, prawda? Bo pytanie jest takie, wiesz, my teraz edukujemy naszych pacjentów właśnie po to, żeby stali się takimi otwartymi osobami, żeby mogli nawiązać dialog z lekarzami. Mamy też webinary dla lekarzy, które prowadzimy i staramy się prowadzić, i to właśnie wprowadza Polska Grupa Raka Płuca, z którą współpracujemy, żeby pokazać, że pacjent jest ważnym ogniwem i jakby jest częścią dialogu, tak, żeby poprawić tą komunikację u nas w Polsce pomiędzy lekarzem a pacjentem. I właśnie poruszyłeś bardzo ważną rzecz, że leczenie możemy mieć za chwilę podobne, możemy mieć dostęp do badań klinicznych, ale też bardzo ważna jest ta komunikacja i ten dialog, bo myślę, że tam nie ma czegoś takiego, że ktoś ci powie, wie pan co, zadaje pan niewygodne pytanie, albo niech pan nie pyta, bo ja tutaj jestem lekarzem i ja wiem lepiej. Czy z czymś takim się spotkałeś tam, gdzie się leczysz? I tutaj musimy wrócić do wcześniejszego pytania o opiekę psychologiczną. Opieki psychologicznej stricte jako takiej nie potrzebowałem, więc o nią się nie starałem, natomiast z automatu dostajesz opiekunkę onkologiczną, to się nazywa. To jest taka twoja prywatna, to może złe słowo, ale osobista pielęgniarka, która jest kontaktem pomiędzy wszystkimi działami w szpitalu, czyli działem planowania, działem badań, lekarzem i tak dalej. Ponieważ lekarze ograniczają się głównie do leczenia, a nie do przeprowadzania dyskusji z pacjentem, no bo pacjent, wiadomo, czasami potrzebuje się wygadać, opowiedzieć o swoich problemach i tak dalej, i tak dalej. Lekarze
u nas nie są od tego. Oczywiście raz na 3 miesiące mam spotkanie z profesorem, mogę mu powiedzieć wszystko, mogę go zapytać o każdą głupotę. Zresztą będąc na grupie u ciebie i na innej grupie też w Polsce rakowej, tak, często zadawałem mu pytania, o które prosili mnie uczestnicy. Głupowicze, tak. Czy robiłem to mailowo, czy robiłem to osobiście, nigdy nie było problemu z uzyskaniem odpowiedzi. Mój lekarz odpowiada na maila w ciągu kilku godzin maksymalnie. No, dzisiaj pisałem do niego maila, mimo tego, że jutro wyjeżdża na wakacje do USA, zdążył mi odpowiedzieć i umówić się ze mną na konsultację telefoniczną 25. Tego też proszę się nie bać, bo ludzie w Polsce się boją konsultacji telefonicznych. No wiadomo, jeżeli chodzi o chorobę, którą lekarz musi namacać, dotknąć i posłuchać, no to taka konsultacja nie ma sensu. Natomiast spotkanie z onkologiem, no ja na przykład lubię konsultacje telefoniczne, bo nie muszę jechać do szpitala, bo szpital, nie ukrywam, nie jest miejscem takim dającym nadzieję. No jednak człowiek przychodzi, widzi tych wszystkich ludzi, tam nie wszyscy są w takim fajnym stanie jak ja. Wychodzi z tego szpitala, ja zawsze 2 dni później jestem bardziej chory po wyjściu ze szpitala. Ale go widok. Tak, więc ja sam siebie ograniczałem te wizyty, jak mogłem, głównie do dzwonienia do lekarza albo do mailowania. Nie wiem, czy u nas są takie praktykowane teleporady z onkologami, powiem szczerze. Musiałabym się zorientować, bo się z czymś takim nie spotkałam. Lekarz POS i owszem, ale czy są ze specjalistami takie teleporady? Musiałabym. Do każdego swojego lekarza prowadzącego. To znaczy, on nie zawsze odbierze, no bo to nie jest tak, że on siedzi i czeka na mój telefon. Natomiast dzwonię do pań z planowania, bo lekarze u nas niczego nie planują. Na przykład u nas nie ma takiej praktyki, jak wcisnę pana na poniedziałek albo na wtorek. Nie, on po prostu wpisuje w trakcie rozmowy ze mną przy otwartym komputerze, wpisuje wszystko, co ja do niego mówię. I na przykład to robimy badanie głowy, robimy badanie płuc i robimy jeszcze badanie krwi. I to wszystko zostaje wpisane do komputera. I tym się zajmuje już osobny dział planowania. Lekarz już nie jest obciążony tym, że on musi sobie cokolwiek planować. I jak ja dzwonię, to ja proszę o rozmowę i pani mi mówi na przykład, że jutro o 12 pan doktor do pana odzwoni i on odzwania. To nie ma żadnego problemu, żeby on ze mną rozmawiał telefonicznie. A wiesz co, a powiedz mi, ta osoba, o której wspomniałeś, która ta pielęgniarka, tak, o której mówiłeś, która się zajmuje, to ona myśli, że to jest, można ją nazwać koordynatorką? Że ona jest, pełni rolę takiego koordynatora w ośrodku? Znaczy, to jest taki werplechkundige, to jest taki onkologiczny werplechkundige, to jest opiekun onkologiczny, czyli ona prowadzi tak jakby całą moją, wykonuje czarną pracę za lekarza, czyli ona tak, czyli koordynuje, czyli u nas wiesz, to jest pilotaż czegoś takiego, co się nazywa koordynator, aczkolwiek może nie jest na razie jeszcze tak zaawansowane, bo na razie jest to też umawianie, wiesz, tylko wizyt do odpowiednich specjalistów i terminów, a jednak pacjenci mają takie życzenie i taką no, chcieliby, żeby od otrzymania tej diagnozy ta osoba po prostu przeprowadzała ich etapami przez cały ten proces i jakby nadzorowała, bo wiemy, że lekarze nie mają czasu albo zajmują się tylko tym i tym, i żeby była takim wsparciem po prostu, które każdy pacjent ma, no bo tak jak sam mówisz, no na początku nikt nic nie wie, ani co robić, ani jak robić, ani do kogo się zgłosić, co powinien mieć wykonane, więc taki koordynator, nie wiem czy tam jest też od samego początku u ciebie, jak było. Tak, ja dostałem najpierw opiekunkę, która po prostu, bo ja miałem, powiedzmy, przy immunoterapii co 6 tygodni miałem wlew, więc nie było sensu co 6 tygodni spotykać się z lekarzem, skoro badania kontrolne miałem tam co któryś wlew, nie pamiętam co drugi lub co trzeci, musiałbym to sprawdzić, ale to jest mniej istotne, więc przy wlewie szedłem do opiekunki onkologicznej i jej zgłaszałem, jakie mam samopoczucie, czy mam jakieś skargi, czy coś mi dolega, czy coś się źle czuję, czy coś. I ona to notowała wszystko i ona sporządzała notatki. A to, co ona zebrała materiał przez kilka wlewów, przez kilka spotkań, przekazywała lekarzowi i to omawialiśmy na, powiedzmy, co 3-miesięcznym spotkaniu. A powiedz mi, to spotkanie było razem z twoim udziałem? Czy to było spotkanie koordynatorki z lekarzem, czy ty też brałeś udział? Ja we własnym zakresie, bo ona pracuje, ona ma kilku pacjentów pewnie, więc ona tam sobie we własnym zakresie z nim pracuje, przekazuje mu na bieżąco dane o mnie, a raz na jakiś czas miałem spotkanie z lekarzem. To odciąża też lekarzy, przez to mogą się bardziej skupić na wielu pacjentach, ponieważ on nie musi się za każdym razem, kiedy ja jestem w szpitalu na wlewie chemii, czy ten spotykać ze mną, bo nie jest
niczego potrzebne. One są właśnie od tego, żeby zbierać te całe informacje o pacjencie, być takim łącznikiem, tak jak mówisz, koordynatorem. Tak. Ona wie wszystko o moim leczeniu, cały czas mnie prowadzi. No właśnie, i tak bym widziała rolę koordynatora i w Polsce, powiem ci szczerze. Lekarz to jest taki, no lekarz wpada raz na 3 miesiące, zapytać się, co słychać, odpowiedź ci na twoje pytania, wszystko i on leczy, głównie lekarz, głównie leczy. No, lekarz... Ale wiesz, fajnie, że to jest na tyle otwarty dialog, że wiesz, pacjent nie mówi, ale po co ty chcesz to wiedzieć, tylko faktycznie masz możliwość zadawania tych pytań i dostawania po prostu odpowiedzi na to, co się niepokoi, czy na to, co chciałbyś po prostu wiedzieć i uzyskać tą odpowiedź. W leczeniu dostajemy od razu tak samo pełną informację w postaci broszurek, czyli książki do opisywania skutków ubocznych, jakieś tam powiedzmy, jak wygląda, jak przebiega, no taki, w takim języku łopatologicznym, żeby po prostu pacjent to zrozumiał. No ja na przykład po 4 latach chorowania nie jestem w stanie przeczytać, mam tu jeden ten polski opis, ja go nie rozumiem. Mhm. No to jest opis zrobiony przez lekarza, dla lekarza, a tak naprawdę no ja nie spotkałem się jeszcze, żeby któryś z dobrych lekarzy czytał opis radiologa, może później sobie czyta tak w zaciszu, oni włączają zazwyczaj obrazki i oni sobie patrzą sami po obrazkach, więc tak. Co z tego, że ja dostanę ten opis, jak ja go nawet nie będę rozumiał, bo mój lekarz to ze mną rozmawia tak, widzisz to tutaj? No to było takie, otwiera mi 2 ekraniki, pokazuje mi stary skan, nowy skan i mówi, widzisz to? No to jest teraz mniejsze niż było tutaj. No ja nie widzę, ale przytakuję, no bo cóż mam nie przytakiwać, nie, ale no ja się nie znam. No to pokażę... zapomniałeś okularów, czy co? No, pokazuje mi wszystko i ja dostaję opis taki, że ja go, bo ja dostaję opis później na komputer do siebie, przez radiologa zrobiony, ale ja go dostaję w takiej formie, że ja wszystko tam rozumiem z niego. Tak, czyli jest to przekazane w sposób zrozumiały dla pacjenta, a nie tak jak u nas dostają pacjenci po prostu opis suchy, nawet bez wytłumaczenia co i jak, a potem pytają nas na grupie, co tutaj jest napisane, co oni tutaj stwierdzili, wykryli, bądź jak wygląda aktualny stan w stosunku do poprzedniego, prawda? Tak naprawdę dla mnie liczy się ostatnie zdanie pod punktem konkluzję. Tak. I jest plus czy minus, prawda? No, tylko to jest dla mnie ważne, a co tam oni piszą wcześniej, no to jest mało ważne, więc u nas jest bardziej to tak wszystko robione przejrzyście, że tak powiem. Lekarze nie starają się... Znaczy jest dobra organizacja po prostu tego, jest to dobrze zorganizowane. I właśnie tutaj też mam takie pytanie od widzów, czy tak jak u nas w Polsce, stoicie u siebie w szpitalu w kolejkach do poszczególnych okienek, tu rezonans, tu tomograf, tu wypis, czy jest to tak zorganizowane, że pacjent nie musi latać po całym szpitalu, na przykład wieży. Kończy się chemioterapia, no i musisz tutaj podejść sobie załatwić to, tutaj to, czy ta koordynatorka to robi? Nie. Mamy karty do szpitala i wchodząc do szpitala odbijam się na takim czytniku i drukuję sobie tylko ten. No zależy wszystko od szpitala. Jedne szpitale są większe, drugie są mniejsze. Ja byłem w tej chwili już w 4, ale no nie ma takiego czegoś. Znaczy no do pobrania krwi wiadomo, tam 10 czy 15 minut trzeba poczekać, no tak. Bo nikt nie czeka na mnie z gotową strzykawką w ręce, żeby mi krew pobrać, więc biorę numerek, idę i pobieram krew. Natomiast no nie, jeżeli mam na dany czas zaplanowane spotkanie na zazwyczaj to jest tak, że mam rezonans, tomograf i lekarza w jeden dzień. Jeżeli 90% przypadków tak było, więc przychodziłem na 8 rano. Ale masz od razu opis po wykonaniu tego rezonansu? Czy tomografii? Nie jest mi do niczego potrzebny, bo ten rezonans jest od razu w komputerze. I ja przychodzę sobie na 8 rano powiedzmy na rezonans. O 9 mam tomograf, bo rezonans tam trwa powiedzmy 40 minut czy 30, w zależności od tego. Tomograf to jest chwilka, pobieram sobie krew, idę sobie na śniadanko i czekam sobie na lekarza. O 10 mam powiedzmy lekarza, przychodzi lekarz, otwiera komputer, ogląda sobie, otwiera sobie poprzednie ten, przegląda, mówi jest dobrze, mówi kontynuujemy leczenie, a w ciągu 7 dni opis przychodzi mi na komputer do... Czyli nie czekasz tak, jak my tu czekamy tam tydzień, czy 2 tygodnie, czy nawet 3 czasami na opis i po prostu wiesz, no zżerają nas nerwy, co tam wyjdzie i jak wyjdzie, tylko tak naprawdę masz informacje no tu i teraz. Najczęściej tak, aczkolwiek nie powiem, że nie zdarzają się jakieś wpadki typu, że teraz właśnie zmieniłem szpital i nie jestem zadowolony, chyba przedyskutuję z profesorem, ze względu na profesora, bo zmienił szpital, chyba przedyskutuję jednak powrót do
szpitala do Rotterdamu, bo jest to stricte, do Amsterdamu, przepraszam, bo to jest stricte Instytut Raka, więc tam są tylko i wyłącznie pacjenci onkologiczni. Jest to mały szpital, ma dostęp do najnowocześniejszych leków na świecie, a teraz w ten szpital, w którym obecnie jestem, w Leiden, to jest szpital uniwersytecki, więc ja jestem zbyt nerwowym człowiekiem takim troszkę i tam się za dużo dzieje w tym szpitalu. To jest ogromny szpital, to są uniwersytety koło tego szpitala, tam studenci się uczą pobierać krew, studenci się uczą robić, dla mnie to wszystko trwa za dużo, więc ja staram się mieć zawsze tak. Wszystko. Ostatnio wiesz co, rozgorzała dyskusja taka u nas na grupie dotycząca właśnie trwania, bo ja chcę wrócić jeszcze trochę, teraz masz tabletki, więc to jest zupełnie inna rzecz, dostajesz tam pewnie raz na miesiąc opakowanie i te tabletki sobie zażywasz, ale wcześniej miałeś immunoterapię. I u nas wygląda to tak, że przyjeżdżasz przed godziną 8 rano do instytutu, pobierają ci krew, oczywiście na czczo musisz przyjechać, pobierają ci krew, siedzisz tam do 11, 12 na foteliku czy gdzieś tam i czekasz na wyniki. Jak już te wyniki są, to oni dopiero zaczynają, idą do apteki szpitalnej, pobierają te odpowiednie preparaty, przygotowują do wlewów. Wlewy się tam zaczynają, przypuśćmy, okolicy 13. Jeżeli jest jeden po drugim, bo jest, przypuśćmy, immunochemioterapia, no to musi być odstęp pomiędzy chemią a immunoterapią, pomiędzy wlewem. I pacjenci kończą te wlewy około 16-17. Czy to też tak wyglądało, jak brałeś immunoterapię? Nie no, zbankrutowałbym na parkingi na tym, na szpitalne, bo są bardzo drogie. Nie, u mnie wyglądało... Oczywiście, przy Narodowym Instytucie też jest drogi parking, ale jeżeli pacjent sobie załatwi, że pokaże kartę, że jest pacjentem tego szpitala i przyjechał w danym dniu na leczenie, no to tam jest jakaś po prostu miesięczna opłata, czy tam tygodniowa i jest to dużo bardziej znośne. Nie, no mnie by ale rozumiem, że nie jest to tak rozciągnięte w czasie. Nie jest to tak, jest to, działa to tak samo dokładnie jak tam, przyjeżdżam, pobierają mi krew. W moim przypadku jeszcze na szybko musieli robić zawsze na tego wirusa czy ten, i tylko że wyniki krwi są po kilku minutach. I praktycznie już pobieram krew i idę już na salę docelowo tam, gdzie jestem. I ja zawsze miałem godzinę ustaloną. Raz się chyba zdarzyło, że apteka nie miała na czas, więc godzinę musiałem czekać na lek, ale to jest kwestia, była zawsze, nie pamiętam ile ten wlew trwał, chyba 45 minut. A ile osób równocześnie, tak jak ty byłeś, na przykład były obsługiwane? No dosyć duże te sale były. Mhm. Były dwa rzędy foteli i było kilka... Czyli jest to jakaś kwestia organizacji, wygląda na to, że my jakby jeszcze mamy no, wiele do zrobienia, mamy czego się uczyć od krajów Unii Europejskiej. Ja myślę, że taka wymiana doświadczeń, wiesz co, jest bardzo ważna, dlatego że my jako organizacje pacjentów na pewno mamy w jakiś sposób, nie, może nie jakiś bardzo decydujący, ale możemy mieć, tak? I możemy zgłaszać odpowiednie uwagi po prostu do ministerstwa, tak? Mamy odpowiednie posiedzenia do spraw podkomisji sejmowych do spraw onkologii, czy też mamy spotkania właśnie w ramach Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i myślę, że jakby no, w ramach czy Krajowej Sieci Onkologicznej, czy Narodowej Strategii Onkologicznej w Polsce, no chyba wszyscy powinniśmy dążyć, aby ta opieka onkologiczna pacjentów była jak najbardziej optymalna, więc no myślę, że mamy się czego uczyć, czy właśnie od Holandii, czy od Czech, w Czechach też jest to nieźle rozwiązane. No w ogóle jeśli chodzi o Unię Europejską, tak, mamy jeszcze trochę do zrobienia i myślę, że trzeba po prostu o tym też głośno mówić, bo te różnice są, a jak widać, jeżeli jest to dobrze zorganizowane, no to jest to możliwe, tak, tam jak mówisz, też są duże ośrodki, gdzie jest naprawdę bardzo wielu pacjentów onkologicznych i jakoś się da to ogarnąć. No, szpital w Rotterdamie jest ogromny. Ja akurat trafiłem na okres, kiedy wyburzali starą część i byłem jednym, że tak powiem, z pierwszych pacjentów w nowo otwartym szpitalu, więc oni też tam mieli pomyłki takie czysto organizacyjne, bo to wszystko lekarze nowi byli zatrudniani, oni się zjeżdżali z innych szpitali, więc był tam taki... Bywały dni, że było tam troszkę ten bałaganu, natomiast no nie, bo to jeszcze po tej immunoterapii to tak nie można sobie wyjść od razu do domu, bo to trzeba jeszcze chwilę tam zostać później. Tak, czyli jakieś skutków poboczych i tak dalej. Czy nie wystąpi jakaś reakcja alergiczna, pamiętam, że chyba musiałem jeszcze tak chwilę poczekać, więc gdyby to miało trwać tak długo, to nie.
A powiedz mi, czy twoim zdaniem, czy taki komfort leczenia lub no, brak takiego komfortu, tak? Bo nie wszyscy mają możliwość też wyjechania za granicę i leczenia się, muszą po prostu no, zostać w Polsce i korzystać z tego, co mamy aktualnie. Czy twoim zdaniem ma to wpływ na wyniki pacjentów, czy trudno określić? Myślę, że ma, bo to wszystko się w pewnym momencie gdzieś sprowadza do sfery psychicznej i rozmowa z lekarzem też, ja też zadawałem na początku głupie pytania, ile mi zostało. To było chyba pierwsze pytanie, jakie zadałem lekarzowi w dzień tego. No to. No ja i wiem, co odpowiedział? Że powiedział, że nie będzie się bawił w Pana Boga? Niektórzy lekarze podobno odpowiadają na to pytanie, natomiast no, mnie się nie zdarzyło, żebym usłyszał taką odpowiedź. I o świadomości śmierci też nie mało się rozmawia w Polsce z pacjentami, więc oni są przerażeni tym umieraniem, no bo wiadomo, nikt nie boi się śmierci, prawda? No bo śmierć jako taka no już nas nie zaboli, prawda? Już nie ma, no nie ma nad czym się rozmyślać, prawda? Zaboli bardziej naszych bliskich niż nas. Natomiast ja boję się samego umierania, prawda? Czyli nie mógłbym sobie pozwolić na to, żeby być w pewnym momencie ubezwłasnowolnionym, uzależnionym od kogoś, prawda? Nie móc wykonywać własnych potrzeb. Ja nawet jak nie mogłem chodzić, to czołgałem się do łazienki, bo musiałem iść do łazienki. Nie mógłbym sobie pozwolić, żebym był nie ten, więc tego się bałem najbardziej, więc też już przeprowadzałem rozmowy z lekarzami różne. Informowali mnie od razu na przykład, jakie zagrożenia są spowodowane w przypadku na przykład guza mózgu, że gdybym na przykład potrzebował reanimacji, jakie mogą być uszkodzenia mózgu, że ten, no i też podpisywałem oświadczenia, że nie zgadzam się na reanimację, ja mam zakaz reanimacji wpisany w akta, oni rozmawiają z tobą, o eutanazji rozmawiałem tak samo, jak to ma wyglądać, no nie jest to tak, jak w Polsce przedstawiają, nikt tu nikogo w Holandii nie usypia, nie trzeba uciekać do Polski, jak to mówił jeden z naszych polityków, że uciekają ludzie z Holandii i z Belgii masowo do Polski przed eutanazją, no jest to bardzo trudny proces, ciężki, aczkolwiek nie niemożliwy, ale to nie jest tak, że ja dzisiaj na przykład zadzwonię do lekarza, bo mam gorszy dzień i powiem mu, słuchaj, nie chce mi się już jeść tych tabletek, byś przyjechał, byś mi dał tam coś, żebym sobie już odszedł. No nie jest tak, to jest kwestia, bardzo długa procedura i to musi 5 wybitnych specjalistów się podpisać pod tym, że już naprawdę nie ma leczenia, więc nam jest pewnie łatwiej chorować, prawda, mając świadomość, że ktoś będzie w stanie ci pomóc w pewnym momencie tej choroby, w jeden czy w inny sposób Ale też widać, że masz takie no, duże zaufanie też do lekarza prowadzącego, tak? Bo to też musi być, no u nas jest troszkę z tym zaufaniem pod górkę w Polsce, tak? Że jednak widać, że pacjenci, zwłaszcza jeżeli są źle prowadzeni na przykład na początku, no to zaufanie już nie jest takie, że no, powinienem zaufać, no bo w końcu to jest onkolog i on powinien wiedzieć tak naprawdę, jak mnie leczyć, ale kiedy spotkają się właśnie później z różnymi takimi niezbyt fajnymi rzeczami, to zaufanie tracą. A tutaj no widać, że wszystko zależy od tego, na jakiego lekarza trafisz, tak? Kto cię będzie prowadził i widać, że ty masz zaufanie do tej osoby, która cię prowadzi. No tak, właśnie dlatego właśnie zmieniłem ten szpital, poszedłem za nim. No i za lekarzem. Za lekarzem moim, no bo znam o nim opinię. Zresztą podoba mi się jego podejście do pacjenta, prawda? On mi cały czas powtarza, że ja jestem zdrowy, no, że ja nie jestem w ogóle chory, nie? No, mi na wszystko mi pozwala. I no, musi być ten klik między pacjentem a lekarzem, prawda? No nie można. Nie można. Natomiast u nas lekarze od razu, każdy szpital informuje pacjenta o możliwości zaciągnięcia drugiej opinii, wręcz polecają takie coś, że jeżeli jesteś w danym szpitalu, zrobili ci pełną badanie, to zawsze masz prawo poprosić o drugą opinię, wybrać sobie szpital, oni prześlą dokumenty i tam zrobią ci drugą opinię. To nie jest żadne takie, że to jest mój pacjent i on nie ma prawa się niczego dowiedzieć. Wręcz przeciwnie, oni się cieszą. Od razu dostajemy informacje o wszelkich portalach. Mamy taki portal rak NL, o, tłumacząc na polski, rak.holandia, nie? Tak. I to jest pacjent, to jest portal właśnie też dla pacjentów, nie dla lekarzy. To jest I ten portal przekierowujecie już wszędzie. On ci każdą, co to jest
No, wszelkie rodzaje terapii, wszystko wytłumaczone jest tak, nawet rysunki są takie jak w samolotach, jak założyć kamizelkę do każdego rodzaju zadania, do każdego rodzaju tego. Czyli też jakby fajnie rozwinięta edukacja właśnie dla pacjentów tam, gdzie mogą szukać informacji, tak, na temat swojej choroby. Tak, i możemy rozmawiać naprawdę o wszystkim, o leczeniu, o odejściu, o tym, jak przygotować pacjenta, no bo wiadomo, no w tej chorobie trzeba też przygotowywać pacjentów, nie można mówić pacjentowi będzie dobrze, no bo wiadomo, że już dobrze to nie będzie, jest tak jak jest i oby tak było jak najdłużej, prawda? Tak. To tak. Jest takie, no ja nie lubię na przykład słowa będzie dobrze, no przecież wiemy, że nie będzie. I myślę, że sporo osób nie lubi i o tym też rozmawialiśmy właśnie między innymi z panią psychoonkolog, a tu się pojawiło kolejne pytanie. Pytanie, czy na oddziale onkologicznym jest zatrudniony hematolog, tak jak masz swojego doświadczenia, bo tutaj w Polsce nie ma, często są możliwości konsultacji z oddziałem hematologicznym w innym szpitalu, ale rzadko do nich dochodzi, a tutaj osoba uważa, że na każdym oddziale przy podawaniu leczenia onkologicznego są problemy z parametrami krwi, no bo bywają, tak? Czy u was też miałeś jakąś styczność z hematoonkologiem albo hematologiem? To znaczy się, nie bardzo rozumiem, w czym on by miał mi pomóc, bo ja badanie krwi... Znaczy wiesz co, bo jest tak, że czasami na przykład pacjenci mają problem z parametrami krwi typu, na przykład, nie wiem, aspaty, wiesz, zwiększone, alaty, albo na przykład wiesz, spadają ilość białych krwinek, no i są wtedy specjalne zastrzyki, tak? Pytanie, czy to u was ogarnia koordynator i to już jest po prostu konsultowane z lekarzem, czy macie jakieś przekierowanie do specjalistów, czy sam lekarz się po prostu konsultuje ze specjalistą? To znaczy się, nigdy nie miałem takich złych parametrów krwi, żebym mógł coś na ten temat powiedzieć. Natomiast nie ma takiego przywiązania do niektórych rzeczy, jak w Polsce, że na przykład kreatynina, która w Polsce jest bronią obusieczną i na przykład nie wykonują ludziom badania przez to, że ma... Kontrastem. Za wysoką kreatyninę czy coś takiego. Tak. Nigdy mi się nie zdarzyło. Czasem nawet w ogóle mi jej nie badają przy podaniu kontrastu, bo co jest ważniejsze? No, kreatynina czy guzy w mózgu, które potrafią urosnąć tak jak w moim przypadku w ciągu kilku dni. Mhm. Więc tego nie ma. Natomiast kiedyś miałem coś z żelazem i tutaj co mnie zabrało pogotowie i lekarz tutaj w szpitalu naszym nie podał mi żadnych leków. On od razu przyszedł, powiedział, mam problemy z tym, że mam z żelazem, ale nie wolno mi zażywać żadnych środków. Mówi, jedz steka, mówi, jedz dużo mięsa czerwonego. Nie wolno ci nic zażywać, ja ci nic nie przepiszę. Mówi, ja wyślę do profesora od razu, bo oni tu się kontaktują wszyscy, to jest wszystko w jednym systemie, więc to, co on tu pisze, to mój profesor w tym samym czasie może czytać. Więc nikt nie podejmuje decyzji chyba bez profesora. Profesor podejmuje wszelkie decyzje. Ale nie mogę odpowiedzieć na temat hematologa, bo badania krwi... Nie miałeś po prostu do czynienia z tym. Nie miałem do czynienia z tym, bo zawsze badania krwi miałem. Alaty, aspaty mam co prawda podniesione, ale nie w jakichś tam takich, żeby były. Aczkolwiek coraz bardziej mi się poprawiają, więc moja tolerancja na ten lek się zwiększa. Coraz mniej mam takich jakichś tam zaburzeń po nich. Nigdy nie mówię. To chyba, słuchaj, wiesz, jeszcze lepiej, bo przy tak długim okresie czasu, jak bierzesz ten lek, No to jak idzie to w drugą stronę, to tylko się cieszyć, bo to wiesz, wróży o tyle, że jeszcze istnieje prawdopodobieństwo, że będziesz to brał bardzo długo. Kolejne pytanie jest takie, czy lekarze tam pozwalają brać jakieś suplementy na własną rękę? Czy na przykład jak bierzesz jakieś suplementy podczas leczenia, czyli bierzesz ten lek, czy oni na przykład mówią ci, słuchaj, ale wiesz, no nie powinieneś brać takich i takich suplementów, bo one mogą być w reakcji z tym lekiem, który aktualnie zażywasz. Jeżeli wiedzą, że można, to pozwalają. Jeżeli raz? Jeżeli wiedzą, że można i że nic się nie stanie, to pozwalają. Ja kilkukrotnie pytałem o różne suplementy i nigdy mi nie odmówił lekarz, że mam czegoś nie brać na przykład. No ale to miałeś informację od lekarza, zapytałeś go wprost i nie robiłeś tego na własną rękę, tylko no, dostałeś zielone światło, że tak powiem, tak? No, często pytam. Można tak powiedzieć. Może tak powiedzieć, że często pytam. Jeżeli nie jestem czegoś pewny, natomiast no witaminy, no trudno, żebym się pytał o każdą witaminę lekarza, czy mogę ją przyjąć. Tak. Tym bardziej, że no to... Nie ma jednoznacznych badań, które potwierdzają skuteczność jakichkolwiek witamin. Natomiast jeżeli którąś mam zbyt niską, to sobie ją po prostu suplementuję. Nie pytam się o każdą witaminę. Natomiast jeżeli chciałem suplementować coś więcej, to albo dawali mi sami w szpitalu, na przykład
witaminę B12. Za zgodą lekarza. Wydawali mi do domu po prostu, od razu lekarz mi dał na przykład witaminę B12 w zaszczykach, które sobie mogłem sam podawać w domu, bo na przykład nie jest to dla mnie żadnym problemem, nie musiałem jeździć wtedy do szpitala na przykład na zaszczyki, bo przygotowywali mnie do chemii kwasem foliowym i witaminą B12, tak. Więc to mi sami podali. Jeżeli chciałem brać na przykład glutation, który ogólnie nie jest dostępny w aptekach chyba nigdzie, tylko we Włoszech, I zapytałem lekarza, to też wysłała od razu maila i odpisała, że mogę brać. Nie wchodzi w koordynację. W reakcję przy tym. Mhm. I brałem, także pozwalają. No, lekarz mój pozwala na wszystko, pozwala na masaże. Zresztą masaże to jest też inna kwestia, bo dużo osób w Polsce boi się masaży, bo też im wmawiają. Ale wiesz, to też jest kwestia złożona, bo mieliśmy fizjoterapeutę na webinarze. I wiesz, to też jest kwestia złożona o tyle, że ktoś ma na przykład jakieś, wiesz, choroby współtowarzyszące albo jakieś, prawda, nie wiem, problemy z krwią i tak dalej, że gdzieś tam mógłby być jakiś skrzep, ktoś ma na przykład zakrzepicę czy coś, no to są pewne przypadki, kiedy te masaże, no nie są wskazane, tak? To Instytut Masażu Raka, gdzie szkolą specjalnie masażystów do masowania ludzi z nowotworami, ponieważ masaż ma zbawienny wpływ. Ja na przykład chodziłem, masowali mi dłonie, stopy i nie wyobrażam sobie na przykład, żebym sobie nie mógł iść na masaż, jeżeli go potrzebuję, prawda? Bo ktoś powie mi, że przez limfę przechodzi, na przykład rak się przerzuca, no przez limfę. No to nie jedzmy też zdrowo, bo to też pobudza limfę. No nie uprawiajmy aktywności fizycznej, bo to też pobudza limfę. Więc to są takie jeszcze za przeszłych czasów jakieś tam. Mój lekarz od razu wyraził mi zgodę. Oczywiście, panie Jacku, nie masuje się guzów. No tak, ale widzisz, ale za zgodą lekarza, więc myślę, że ta kwestia jest bardzo indywidualna. Każdy przypadek pacjenta jest osobny. Wiadomo, że, tak. że ja widziałem. Nie różne samowolki, tak? Bo wielkości nie do samowolki, tylko jakby do konsultacji ze swoim lekarzem prowadzącym, czy uważa, że no, jest coś. Jeżeli ktoś ma przerzuty do kręgosłupa, na przykład już tak zaawansowane, że można mu ten kręgosłup złamać, więc wtedy musi to robić masażysta, który ma o tym pojęcie i masować te części ciała, którym nie zagrozi, prawda? Więc to tylko i wyłącznie może podjąć o takim czymś decyzję lekarz, natomiast nikt nie może iść do. Poza tym nie chodzi się do masażysty i nie zachaja się przed nim, co ci dolega, prawda? No musisz go uprzedzić. Słuchaj, nie masuj mi tego, czy tamtego, czy owego, bo tam mam tamto. Ja widziałem pacjenta, który miał guza wielkości pięści na plecach, leżał ze mną na sali, więc trudno, żeby jemu masażysta niedoświadczony próbował tego guza wmasować, prawda? No, to ale by tak było. Jak mówisz, to też musi być odpowiednia szkoła i odpowiednie przygotowanie takich masażystów właśnie pod kątem choroby nowotworowej. Nie może to być każdy masażysta, bo myślę, że no nie każdy masażysta ma o tym po prostu pojęcie. No a nie spotkałam się, nie wiem, czy u nas są w Polsce, musiałabym to zgłębić, czy są jakieś takie szkoły masażu właśnie typowo dla pacjentów onkologicznych. No muszę sprawdzić, czy szkolą stricte wiedzą w tym jakby wskazaniu. No, u nas jak najbardziej pozwalają na wszystko. Mhm. No i słuchaj, widać, że to dobrze działa, bo widzimy cię naprawdę, wiesz, no wszyscy się tu zachwycają, jak fantastycznie wyglądasz, jak dobrze wyglądasz, że w ogóle nie widać choroby. No i faktycznie tak jest. Czekaj, jeszcze Justynka coś przysłała. Zaraz zobaczę, czy jeszcze jakieś pytanie ostatnie. A, no to ostatnie pytanie. Mówiłam, no już jest półtorej godziny, Jacek. Widzisz, jak zleciało? Słuchaj, jest takie pytanie. Co wstrząsnęło tobą najbardziej przez te lata leczenia? Co było najbardziej szokujące i co ci zapadło najbardziej w pamięć? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Chyba właśnie... Przełom 19 i 20 roku, to, że przestawałem być samodzielny, że nie potrafiłem iść już sam do ubikacji czy wykąpać się, to mnie przerażało najbardziej. To był taki właśnie ten okres, tak jak ja mówię, to był jedyny okres choroby w całej tym moim raku, że staje się niedołężny, że ja w Bielsku-Białej w Polsce byłem i ja wjechałem na wózku inwalidzkim do sklepu. Ja pierwszy raz poczułem, co znaczy być inwalidą, gdzie nie dało się wjechać do żadnego sklepu. Jest taki sklep, nie będę tutaj mówił nazwy, to jest księgarnia.
ona jest w galeriach handlowych, gdzie na wszystkich rajkach pomiędzy regałami były poustawiane książki, także osoba niepełnosprawna nawet nie mogła sobie wybrać książki, bo nie jest w stanie wjechać między półki. W niektórych sklepach bramki są zbyt małe, żeby wjechać do sklepu, więc moja przygoda z wózkiem walizkim skończyła się tak, że chciałem przejść z jednej galerii do drugiej przez przejście dla pieszych i nie umiałem podjechać pod krawężnik, bo byłem tak osłabiony, że wstałem i rzuciłem tym wózkiem i poszedłem. Po prostu powiedziałem, ja nie mogę jeździć na wózku, ja muszę iść. I to był dla mnie taki właśnie okres szoku, że ja przestaję panować nad własnym ciałem, że już... Ale to ma też drugi, wiesz co, drugi aspekt, bo kiedy jesteś na tym wózku i kiedy właśnie jest na tyle osłabienie organizmu, to raz, że po prostu źle ci z tym, bo po prostu nie możesz podstawowych czynności wykonać tak, jak do tej pory to wykonywałeś, a dwa, że mogłoby cię to skreślić z leczenia, bo jakby u nas kryterium i też w badaniach klinicznych jest taka skala jakości, prawda, życia, na przykład ECOG tam, że 0, 1, czasami się przyjmuje, że 2 i nagle jeżeli się okazuje, że my spędzamy na tym wózku ileś tam czasu bądź w łóżku, to nagle nas może ta po prostu to pogorszenie jakości życia zdyskwalifikować z dalszego leczenia i to też myślę mogło być takie trochę no traumatyczne przeżycie, bo jeżeli ktoś ma tego świadomość, prawda, bo niektórzy pacjenci nie mają też świadomości, ale taka niestety jest prawda. Czy to nie wiem, jak jest u ciebie, ale akurat kryteria badań klinicznych są jednakowe włączenia czy wyłączenia raczej wszędzie, jeśli są prowadzone i tutaj też, no. Też możliwe było, że dlatego mnie nie zakwalifikowali do tych badań, które notabene pozwoliły mi żyć przez prawie 2,5 roku już, nie? Także dobrze, że wiesz, miałeś swojego takiego lekarza anioła stróża, który po prostu powalczył, wiesz, o ciebie, który też widział po prostu zasadność i szansę, wiesz, podania, bo ja myślę, że każdy pacjent zasługuje na tą szansę. Wiesz, leczenie pokaże, czy to działa, czy nie działa, ale myślę, że każdy pacjent powinien mieć tą szansę i ja też uważam, że jeśli chodzi o nasze programy lekowe, też powinno się dawać szansę pacjentom właśnie z tą dwójką, nie tylko 0,1, bo no jest opcja, że ten lek tak zadziała, że ten pacjent właśnie będzie w takiej kondycji, jakiej ty jesteś. Także ja trzymam mocno kciuki i jeszcze raz kieruję tutaj w imieniu pacjentów, wszystkich, którzy taką mutację będą mieli wykrytą, bądź już mają wykrytą, o to, aby te leki, zwłaszcza pralsetynib, pojawił się w możliwości refundacji w Polsce, aby pacjenci mogli skorzystać, bo widzimy na żywym przykładzie tutaj Jacka, naszego gościa specjalnego. Tak jest. Że to działa, że można wrócić do normalności, można pracować, można podróżować, można po prostu prowadzić życie jak zdrowy człowiek i naprawdę no, nie widać praktycznie żadnej różnicy, ale tak jak mówisz, skutki uboczne, bo tego też się najbardziej też, to też jest bardzo często poruszane, a że no jednak ten lek jest toksyczny, to jednak może nie, ale jak widać skutki uboczne są naprawdę minimalne, przynajmniej po tobie tak to widać i naprawdę warto zainwestować i po prostu podarować tym ludziom życie i to nawet lata życia, bo tak jak mówię, jeszcze leczenie się twoje tym lekiem nie skończyło, a już mamy ponad 2 lata. Także Jacek, jestem ci bardzo wdzięczna za to spotkanie, za podzielenie się zaproszenie. Doświadczenie. Wiesz, ja biorę pod uwagę, że to też nie było łatwe, wiesz, bo czasami nie jest łatwo ludziom mówić o swojej chorobie, o tym, co przeszli, o swoich słabościach, o swoich takich momentach krytycznych w życiu. No ale ja też wychodzę z takiego założenia, wiesz, to jest też takie moje motto życiowe, że co nas nie zabije, to nas wzmocni. Jesteś, myślę, dla pacjentów taką osobą, która będzie ich motywować do tego, żeby właśnie walczyli o siebie, żeby szukali informacji, żebyśmy się dzielili doświadczeniami, żebyśmy się edukowali i to jest i pytali przede wszystkim, tak, no, kto pyta, nie błądzi. Także myślę, że to jest taki właśnie przykład dzisiejszego spotkania, że pacjenci, że nieważne, że mam 4 stopień, tak, mam przerzuty do głowy, ale da się z tym żyć, da się z tym walczyć, trzeba po prostu no, próbować wszystkich możliwych opcji, tak? No jeżeli już się nic nie da, no to wiadomo, ale po prostu nie ustawać w tym dążeniu do tego, żeby szukać tych opcji, jakie są tylko możliwe. Także takim jesteś, wiesz, światełkiem, myślę, i wielką nadzieją dla tych ludzi, którzy nas oglądają, bo to pokazuje, że warto i że można, tak? I że może być właśnie rak płuca,
nawet w czwartym stadium zaawansowania chorobą przewlekłą. I to jest właśnie na przykładzie Jacka Ziombera, który był naszym dzisiejszym gościem specjalnym. Jacek, przypominam się, liczymy na spotkanie w Krakowie, także jak będziesz się wybierał do nas, to dawaj znać i myślę, że będzie większe grono, które będą chciały poznać osobiście. Pozdrawiamy, słuchaj, ciebie serdecznie, twoją rodzinę, wypoczywaj, życzę ci, słuchaj, szybkiego powrotu do zdrowia w związku z tym COVID-em. Ja nie choruję na niego w ogóle. To on jest, ale to widać. To widać, słuchać i czuć, że tak powiem. Także widać, że naprawdę, wiesz, pomimo tego, wiesz, no, COVID też może być niebezpieczny dla pacjentów z rakiem płuca, bo to nie ukrywajmy, tak? Ale akurat... Z profesorem wysłałem mu maila, że przechodzę, jakie mam objawy. Już nie mam dzisiaj nawet... Ważne, kontynuujesz leczenie. Nawet nie przerwałeś tego leczenia ze względu na COVID. Nie, słuchajcie, cały czas Jacek to leczenie kontynuuje, takie ma zalecenie. Także no, tak czy inaczej życzę ci, żeby już ten COVID cię opuścił, nawet jeżeli jest gdzieś tam jeszcze i żeby po prostu nie było żadnych z tego tytułu skutków bocznych, bo one czasami się pojawiają w późniejszym czasie, ale tfu, oby nie. Tu trzymam kciuki, żeby pralsetynib działał jak najdłużej, latami. Tak naprawdę wiesz, za te ile? Mamy 3 miesiące, za 9 miesięcy możesz być uznawany już w sumie za człowieka, który jest wyleczony, wiesz co, z raka i tego ci życzę, żeby naprawdę wszystko totalnie zniknęło, była całkowita remisja. Będzie cud, bo mam opinię biegłego z Polski sprzed 5 lat, sprzed 4 lat, zaraz po pierwszych badaniach, który napisał, że nie mam zbyt dużych szans, bo w jego 30-letniej praktyce onkologicznej nie zdarzyło się, żeby ktoś w takim stanie, w jakim ja jestem, a to było 4 lata temu, dożył 5, więc pozdrawiam pana doktora serdecznie i udowodnię, że dożyję. I tego się trzymajmy, słuchajcie. Bardzo wszystkim dziękuję za uwagę, za to, że byliście z nami, że aktywnie tutaj braliście udział w webinarze, że jesteście aktywni, zadajecie pytania i chcecie się dowiedzieć różnych ciekawych rzeczy, bo to też było dla mnie ciekawe doświadczenie porównać nasz system w Polsce z tym, co jest, nazwijmy, w Europie, tak, na zachodzie i to widać, że jednak mamy trochę do zrobienia i do popracowania, ale myślę, że jakby i środowisko organizacji pacjentów, jeżeli będzie naciskać, a my będziemy edukować pacjentów, no to możemy pójść do przodu i jakby zrobić pewne dobre rzeczy po prostu w kierunku tym, aby to się polepszyło i być może przyjąć więcej pielęgniarek i docenić zawód pielęgniarki. Tak, bo naprawdę, wiesz, to też jest właśnie... Te lekarze będą mieli czas nas leczyć. Wiesz, to jest przede wszystkim też problem niestety właśnie kadr i to też lekarze podkreślają, że jest za mało lekarzy, za mało pielęgniarek, właśnie żeby odciążyć tych lekarzy onkologów, no i tych koordynatorów, tak, żeby ci koordynatorzy też byli w trochę inny mentalny sposób przeszkoleni, żeby to działało właśnie tak jak tutaj. Ja myślę, że nawet mogę podać taki przykład jakimś, nie wiem, towarzystwu na przykład, czy Ministerstwu Zdrowia, oni wysyłają tych lekarzy na jakieś po prostu szkolenia właśnie do krajów Europy Zachodniej, żeby zobaczyć, jak tam to działa. Niech przyjeżdżają i potem po prostu to próbują wdrożyć we własnych ośrodkach. Może to nie będzie proste od samego początku, ale jeżeli nic nie będziemy robić w tym kierunku, to się nic nigdy nie zadzieje, prawda? Dlatego jeszcze tutaj raz ci serdecznie dziękuję, życzę ci wypoczynku, słuchaj, pozdrawiamy ciepło całą rodzinę, no bo Jacek ma oczywiście rodzinę, która go wspiera, udało mi się poznać twoją małżonkę, przynajmniej online, ale mam nadzieję, że się też spotkamy osobiście. Tylko musimy się dostosować do planu grafiku dzieci, które w tym roku kończą, jedna ma matury, druga też ma egzaminy, później ma... Trzymamy mocno kciuki w takim bądź razie. A ja jeszcze chciałam tutaj Państwu pokazać kanały komunikacji z nami. Te webinary, które tutaj oglądacie, edukacyjne, na stronie Rak Płuca, Wiedza i Wsparcie, różnego rodzaju informacje, nowości ze świata onkologii dotyczących raka płuca i tego, co robimy, znajdziecie na stronie Rak Płuca, Wiedza i Wsparcie na Facebooku. Zapraszamy do grupy, w której też już jest Jacek u nas. Rak płuca to się leczy. Grupa przeznaczona, dedykowana tylko chorym i ich rodzinom. Wymiana doświadczeń, informacji, zdobywanie po prostu wszelkiego rodzaju rzeczy, które mogą Wam pomóc w całym Waszym
w tej chorobie, po prostu w tej ścieżce takiej diagnostyczno-terapeutycznej. Także serdecznie zapraszam do dołączenia i też zapraszamy do kontakt też poprzez naszą bezpłatną infolinię przez platformę To się leczy asysto.pl. Tam dyżurujemy z Justyną Staromuńską. Pozdrawiam Cię, Justynka, serdecznie z drugiej strony i dziękuję za przesłane pytania naszych widzów. I Justynka i ja jesteśmy na tej infolinii, dyżurujemy, jesteśmy do Waszej dyspozycji, także serdecznie zapraszamy Was wszystkich do kontaktu. Zapraszam na kolejne webinary, myślę, że równie ciekawe. Na razie nie zdradzę, co to będzie, bo będzie kilka niespodzianek, a tymczasem życzę Państwu spokojnego wieczoru. Dziękuję, że byliście z nami do tej pory, bo to już praktycznie godzina 40. Bardzo się cieszę, że czynnie bierzecie udział, bo to też jest dla nas taka wskazówka, że warto to robić, że chcecie się dowiadywać, uczyć, edukować i to daje nam jeszcze takiego większego powera, żeby dla Was robić jeszcze więcej. Także bardzo ślicznie dziękuję. Dobrej, spokojnej nocy życzę wszystkim. Pozdrawiam serdecznie.